Cześć, z tej strony Żuraw.pl, witam serdecznie na kolejnej sesji Cthulhu na moim kanale. Dzisiaj gramy w przygodę Szkarłatne Litery, która pochodzi z podręcznika głównego do siódmej edycji tejże gry fabularnej, w której współautorem był Mike Mason, czyli znana dosyć postać z Chaosium i znany autor, znany game designer, który współtworzył wiele gier tworzonych przez Chaosium i w tym też ze Cthulhu. Drugiego współautora tej przygody niestety nie pamiętam, ale o ile dobrze kojarzę z jakiegoś podcastu na temat przygód do Zewu Cthulhu, ten pierwszy ze współautorów już niestety nie żyje. Mike Mason jeszcze nadal żyje, więc i była na konwentach fantastycznych, ale koniec tej dygresji. Czas przedstawić moich dzisiejszych graczy. Część już możecie znać. Przynajmniej chociażby ze słyszenia, chociaż tak, bo ja zazwyczaj występowała bez kamerki, dzisiaj jest z kamerką. Ale tak patrzę. No, bez kamerki i jedną sesję z kamerką. No. Ale z kamerką była na Twitchu od Joda wtedy, a nie na moim. No więc, dobrze. Więc tak, więc patrząc na to, jak się prezentujecie na layoutie, zacznę od Michała Ksaszersa, który wdziela się dzisiaj w Barnabasa Pepina. Ja. O którym parę słów powie jeszcze później, jak zaczniemy. Potem jest właśnie Jas, cosplayerka z Jasa Medzon oraz reprezentantka kanału Zębatka. Kolejną osobą jest Kasia, blogerka z warszawskich spacerków z Kasią, które możecie sobie zobaczyć na Facebooku. Robi fajne zdjęcia Warszawy, murali i wielu innych ciekawych miejsc. Do tego też interesuje się komiksami i Japonią. A potem jest Zulal Szymon, który jest dzisiaj moim nowym graczem. Pierwszy raz dzisiaj ze sobą będziemy grać. I Zulal, czy ty masz jakąś, nie wiem, aktywność internetową, fanpage, blog, cokolwiek, co byś chciał zareklamować w tym miejscu? Raczej nie, chyba bawiłem się w takie rzeczy bardzo dawno temu, na stronie znajomego, gdzie tam forum było. A tak w tym momencie to raczej amator gier RPG. Ma powiedzieć, że korposzczur do tego. Okej. Okay, bez jakichś fascynujących rzeczy. Korposzczur na zdalnej, tak? Czyli tak typowo. Tak, korposzczur na zdalnej. Popandemiczne styl pracy. Więc i tak, Jas będzie się wcielała w postać Estelle Madison, Kasia będzie się wcielała w Gertrude M. Myrtle, którą możecie niektórzy kojarzyć, co oglądali zapisy z naszych sesji Cthulhu wcześniejsze, chociażby z Nawiedzonego Domu. Czy z Klątwy Hepitatona właśnie. No i Zulal będzie się wcielał w Piotra Helbranta. Nową postać w tej całej ekipie. Więc o tych postaciach jeszcze nasi gracze opowiedzą za chwilę, ale teraz w tym momencie zaczynamy. Jest 1 października 1925 roku. Od feralnych wydarzeń Bennington w stanie Vermont minęło kilka miesięcy, w trakcie których Barnabas Pepin przede wszystkim oraz, ale także Gertrude M. Myrtle zdążyli nieco zapomnieć i odsunąć gdzieś tam w głębokie zakamarki pamięci te dziwne wydarzenia, które miały tam miejsce. Ale dzisiaj cała wasza czwórka siedzi w gabinecie Bryce'a Felona, prorektora do spraw administracji Uniwersytetu Miskatonic. Bryce Felon, przyjemny, 50-kilkulatek, sympatycznie wyglądający mężczyzna, siedzi za swoim dużym biurkiem i przygląda wam się uważnie. Przed wami stoją postawione filiżanki z kawą bądź herbatą, zależnie od tego, co sobie zażyczyliście na to dzisiejsze spotkanie. I tak właściwie na razie wszyscy się przyglądacie sobie z zaciekawieniem. Gertrude oraz Barnabas, no wy się znacie z racji przeżycia w jakiś tam sposób wydarzeń minionych miesięcy. Natomiast... Nie. Kenneth brał udział. Ale Gertrude też tam była, mocno w tle, ale była. No, może coś dotarło też do Gertrude. Musieli jej opowiedzieć. W pociągu była, pamiętam. Była w pociągu, tak.
No, jechaliśmy chyba 3 dni w pociągu. Wędrowała razem z Reginaldem i Wilburem. Później nie brała udziału w ich feralnej wyprawie do lasu, no ale ogólnie tak, gdzieś tam opowieści z tej historii gdzieś tam zna. I w każdym razie miała przyjemność poznać Barnabasa Pepina, aczkolwiek nigdy nie poznała jego mroczniejszej strony, którą pokazał wtedy w lasach Bennington. W każdym razie, siedzicie sobie w tej chwili jeszcze milcząc i spoglądając się po sobie. Prorektor Fallon odzywa się. Bardzo się cieszę, Gertrud, że przyjęłaś moje zaproszenie i przyprowadziłaś swojego znajomego. Sprawa, którą chciałem dzisiaj poruszyć, jest niezwykłej wagi dla naszej uczelni. Powiedziałbym nawet, że jest to sprawa dosyć drażliwa, o czym za chwilę porozmawiamy, ale cieszę się, że się zgłosiłaś. Cieszę się, że ze względu na swojego ojca, Gertrud, który przecież był wspaniałym absolwentem naszej uczelni, że udało ci się tutaj dotrzeć do nas. Słyszałem, doszły mi pewne pogłoski, że gdzieś tam w Bostonie brałaś udział w pewnych ciekawych wydarzeniach i z racji tego, myślę, tym bardziej będziesz mogła w jakiś sposób mi pomóc. Ale do rzeczy. Może przedstawię wam pozostałych członków dzisiejszego zebrania. Estelle. Droga Estelle. Wspaniale. Cieszę się, że nasza wybitna uczennica i przewodnicząca samorządu studenckiego naszej wspaniałej uczelni może tutaj brać udział w tym spotkaniu. Ja również bardzo się cieszę, panie prorektorze. Dziękuję za zaproszenie. Mam nadzieję, że pokładane przeze mnie w tobie zaufanie i tutaj się tak nachylił do przodu pozwoli uspokoić sytuację w kampusie, która powiedzmy w tej chwili jest dosyć napięta. Natomiast Estelle, widzę, że ty też przyprowadziłaś ze sobą kogoś znajomego i tutaj badawcze spojrzenie starszego mężczyzny spoczęło na Piotrze Helbrancie. Jest jedną z moich najbardziej zaufanych osób w okolicy. Myślę, że będzie idealne. Może od Piotra Helbranta zaczniemy. Piotrze, może opisz swoją postać? Powiedz o niej parę słów. Oczywiście. Ogólnie Piotr troszeczkę nie wie, co tutaj robi, bo nie jest uczniem, nie jest studentem. Za to jako imigrant przyjechał tutaj do kraju i dzięki swojemu znajomemu, który pracuje jako cieć, ale po prostu dostał zawód w szkole jako pomocna dłoń, tak, czy przynieść, zanieść, rozstawić jakieś tam rusztowanie, tworzyć drzwi, jeżeli ktoś się zatrzaśnie, co okazuje się być bardzo przydatne. No i ogólnie taki bardziej człowiek na posyłki, tak, do pomocy, jeżeli jakiś prowadzący albo student potrzebuje czymś pomocy, to właśnie jest wzywany. Kiedy mój znajomy nie jest, że tak powiem, dostępny. I teraz Piotr siedzi wygodnie rozłożony w fotelu i przygląda się troszeczkę badawczym wzrokiem swoim towarzyszom. No, czuję się troszeczkę nie na miejscu, bo jednak no, nie pasuje ani wiekiem, ani wyglądem. Nie jest to ładnie ubrany student. Raczej ma na sobie zwykłe ubrania, takie przeciętne. Więc no, troszkę jest mu tak niewygodnie, że tak powiem. Ale został poproszony przez Estelle, żeby tu przyjść, więc nie miał serca się nie zgodzić. No i skoro już przeszedłeś do Estelle, to przejdźmy właśnie do niej. Estelle Madison. Parę słów może o niej. Jak zostało powiedziane, jest jeszcze studentką, już po magistrze i obecnie została doktorantką od tygodnia, bo mamy 1 października. Nie, to będzie już miesiąc w Ameryce, przecież zaczynamy od 1 września. W każdym razie pnie się do góry pod względem psychologii i psychoanalizy. Stara się pomagać kolegom w potrzebie. Tam, gdzie może uśmiechnąć się ładnie, tam, gdzie może zagaić, uspokoić, a tam, gdzie potrzebna jest siła fizyczna i dobre zorientowanie w terenie, właśnie odsyła ludzi do Piotra. Dobrze, a teraz Gertrud, nasza kochana bibliotekarko, powiedz parę słów o sobie. Ja jestem bibliotekarką z Wielkiej Brytanii. Będąc jeszcze młodą bibliotekarką, zainteresowałam się tematem Egiptu, przez co zostałam wciągnięta w bardzo ciekawą wyprawę, która obfitowała w różne tajemnicze, dziwne wydarzenia.
No i w ten sposób poznałam kilku interesujących ludzi, którzy tak jak ja wciągnęli się w badanie spraw tajemniczych, w których wplątane są jakoś bardzo często siły niekoniecznie ludzkie. Od jakiegoś czasu właśnie mieszkam, krążę po Ameryce, po tutejszych bibliotekach i badam te materiały, które są tutaj dostępne. A poza tym, jak się właśnie okazało, także rodzinnie jestem jednak związana z Ameryką, jako że mój ojciec był absolwentem tego uniwersytetu, więc tym bardziej tutaj zaintrygowały mnie doniesienia stąd. Szczególnie, że nie przypominasz sobie, żeby w domu rodzinnym jakoś specjalnie chwalił się tym, że studiował w Ameryce. Tak. No i też w trakcie tych swoich wojaży poznałaś właśnie Barnabasa Pepina. A kimże jest Barnabas Pepin, Michale? Także Barnabas Pepin jest osobą bardzo dynamicznie zmieniającą się na przestrzeni lat, ale aktualne jego wydanie to dosyć strany, czy wydarzeniami wojny, czy późniejszymi eskapadami w dzikich lasach Ameryki Północnej. Jest to były naukowiec, były zoolog, który po czasach wojny został takim, powiedzmy, ekskluzywnym myśliwym. No i w tym momencie już, zbliżając się powoli do 40, przeszedł głównie na ten zawód i siedzi teraz w takim bawełnianym garniturze, nie do końca mu pasującym, bo przywykł jednak do bardziej wygodnego stroju, ale dalej ma swój zużyty, skórzany kapelusz na głowie i prawdopodobnie, jeżeli to jest tylko możliwe, to odpalone cygaro w ustach. Tak, i do tego jeszcze Barnabas Pepin czasami przeżywa jakieś tam bardzo mocne powroty traum związanych z pierwszą wojną światową, co może się objawiać różnymi ciekawymi efektami w trakcie obcowania z nim, o czym w sumie mogły się swego czasu przekonać inne zupełnie postacie w innych okolicznościach. Nasi tutaj zebrani do tej pory jeszcze nie poznali tej strony Barnabasa Pepina, szczególnie, że poznali go dopiero, większość z nich poznała go dopiero przed chwilą. Dobrze, proszę Państwa. Od czego by tu zacząć? Zapewne domyślasz się, Stel, że nasze zebranie tutaj i moje spotkanie z wami wiąże się ze śmiercią profesora Charlesa Leitera. Niestety tak. Szanowany wielce wykładowca naszej uczelni zmarł był w dosyć dziwnych okolicznościach. Jego ciało odnalazła jego asystentka, doktorantka Emily Court, zapewne też Estelle, dobrze się znacie z Emily. Miarkowanie, aczkolwiek faktycznie mijamy się na korytarzu. Ostatnio jednak jest jej mniej. Wyraźnie odczuła śmierć swojego mentora. Nic dziwnego. Niestety śmierć profesora Leitera nie jest jedynym problemem naszej uczelni, a wręcz jest jednym z wielu problemów, które zaczęły się nawarstwiać tuż po jego śmierci. Musicie Państwo wiedzieć, że profesor Leiter przez ostatnie miesiące zajmował się dosyć nietypowym zadaniem. Poza oczywiście rutynowymi obowiązkami wykładowcy uniwersyteckiego, profesor Leiter, jego pasją była historia kolonialnej Ameryki od czasów ojców założycieli aż po czasy współczesne i bardzo mocno interesował się wszystkimi zapiskami historycznymi, dokumentami, znaleziskami, wszelkiego rodzaju odkryciami związanymi z czasami naszych praojców. I w związku z tym, kiedy nasza uczelnia dostała kilka miesięcy temu propozycję od firmy prawniczej reprezentującej rodzinę Copsów, pochodzącą z Providence, żebyśmy jako uniwersytet dokonali pewnych oględzin, badania, wyceny oraz
jakiejś oceny tego, jak bardzo wartościowe i cenne dla także z założeń historycznych, z założeń naukowych są pewne dokumenty, które posiadanie weszła wcześniej wspominana rodzina, to nie omieszkałem oddelegować profesora Leitera do tej pracy. Państwo Kopsowie, z tego co zdołałem ustalić, są dosyć poważnymi osobami i taka współpraca w dłuższej perspektywie mogła przynieść naszej uczelni, mogłaby przynieść naszej uczelni bardzo dużo do naszego prestiżu, mogłaby podnieść prestiż tutaj tego uniwersytetu. Dodatkowo być może udałoby się dogadać w ramach pewnych, powiedzmy, długów wdzięczności za dokonanie tych ekspertyz. Udałoby się wystawić część tych eksponatów, która rodzina Kopsów przekazała pod naszą opiekę, jako eksponaty na wystawie naukowej poświęconej właśnie historii Nowej Anglii, historii tego rejonu Ameryki. Niestety w trakcie oględzin mieszkania profesora Leitera, którego dokonaliśmy z innym wykładowcą z katedry historii, z panem Harlandem Roachem oraz jednym z jego doktorantów, okazało się, że część dokumentów, którymi zajmował się profesor Leiter, zginęła z jego mieszkania, co nasuwa podejrzenie, że z jednej strony jego śmierć mogła nie być przypadkowa, chociaż bardzo bym chciał, żeby była po prostu przypadkową śmiercią, nie wiem, atakiem serca czy czymś takim, a się może okazać, że nie była przypadkowa, ale do tego jeszcze dochodzi problem taki, że zginęły bardzo ważne dokumenty, które nie należały do uniwersytetu. Były tylko nam powierzone w opiekę. Profesor Leiter zajmował się ich ekspertyzą, której niestety nie zdążył dokończyć. A rodzina Kopsów zaczyna się bardzo mocno domagać zwrotu w tej chwili skradzionych dokumentów, które są ich własnością i które są wedle wstępnych ekspertyz naszego drogiego nieboszczyka bardzo cennymi eksponatami. Jak się okazało, wśród tych rzeczy, które dostaliśmy do ekspertyzy, znajdowało się coś, co nazywa się, tutaj zaczął przeglądać swoje notatki na biurku, procesy czarownic z Arkham. Są to dokumenty z XVIII wieku, które wedle wstępnej ekspertyzy, która została mi przedstawiona przez profesora Leitera, mogłyby rzucać bardzo dużo światła na wydarzenia sprzed ponad 100 lat i mogłyby bardzo dużo wnieść do, tak pod względem naukowym, jak i też wedle wstępnych ekspertyz okazały się też być bardzo cenne. I niestety pośród rzeczy, które zginęły z mieszkania profesora Leitera, właśnie owe procesy czarownic z Arkham zostały utracone. I w tym miejscu właśnie pojawiacie się Państwo wy. Potrzebuję pomocy osób nie do końca związanych z uczelnią. Widzą Państwo w tym momencie po śmierci profesora, która zdarzyła się, którego ciało znaleźliśmy dnia 24 września w jego gabinecie w uniwersytecie. Jego ciało zostało przeze mnie zaordynowane, wysłane do kostnicy szpitala uniwersyteckiego pod opiekę Johna Whitcrofta, naszego zaufanego wykładowcy medycyny sądowej, a zarazem naszego lokalnego koronera. Udało mi się z pomocą profesora, jak to nieładnie ujmę, zamydlić oczy policji. I doktor stwierdził zgon z powodu rozległego ataku serca, przez co policja zamknęła dochodzenie. I w tym momencie, na tą chwilę, mamy przynajmniej z tej strony spokój. Natomiast prawnicy rodziny Kopsów domagają się zwrotu dokumentów i grożą nam procesem, a my jako uczelnie nie możemy sobie na to pozwolić. Mam nadzieję, że droga Estelle, rozumiesz powagę tej sytuacji. Rozumiem, aczkolwiek przyznaję, panie prorektorze, że kiedy powiedział pan o osobach nie do końca związanych z uczelnią, poczułam się trochę nie na miejscu i nie wiem, czy w takim wypadku mam współpracować, czy może po prostu obecni tu towarzysze wybiorą się, a ja będę proponować.
Jak najbardziej, przepraszam, jeżeli to zabrzmiało tak niespecjalnie elegancko z mojej strony. Natomiast potrzebuję ciebie, Estelle, jako swego rodzaju łącznika między uczelnią, a tym, co poza uczelnią. Z jednej strony, z drugiej strony, jako przewodnicząca samorządu studenckiego masz rozległe kontakty w kampusie z różnymi osobami. Różne osoby cię znają, ty znasz różne osoby. To też może pomóc w dalszym śledztwie i w znalezieniu potencjalnego sprawcy, bo mam takie wrażenie, że mogła tego dokonać osoba gdzieś tam z wewnątrz kampusu. I chciałbym to wyjaśnić, a poza tym trzeba uspokoić rozszerzające się po kampusie plotki. Wiadomo, wszyscy właśnie wiedzą. Chciałam pytać, bo powiedziano, że profesor Leiter zmarł z powodu rozległego ataku serca policji. Jaka była faktyczna przyczyna? Został zamordowany? Z raportu przedstawionego mi przez doktora Whitcrofta wynika, że zasadniczo to było coś w rodzaju rozległego ataku serca. Denat nie posiada żadnych zewnętrznych obrażeń poza... tutaj zaczął praktykować dokumenty poza... jakby to zgrabnie ująć, ugotowanymi gałkami ocznymi. Nie posiadał żadnych widocznych oznak uszkodzeń cielesnych wskazujących na jakieś ingerencje z zewnątrz, droga Estelle, więc tutaj cieszę się, że to nie wpadło w ręce policji, bo moglibyśmy mieć jeszcze z tego znacznie większe problemy, ale najważniejsze jest to, że po kampusie dochodzą mnie słuchy, że po kampusie rozchodzą się plotki, że to faktycznie mogło być morderstwo, że my jako władze uczelni coś ukrywamy, że dzieją się tutaj jakieś tajemnicze rzeczy, że być może pan profesor Leiter był wplątany w jakieś rzeczy poza prawem. Tutaj... Panie prorektorze, to nie jest nic dziwnego, że kiedy nagle giną dokumenty i nagle ginie człowiek, to ludzie zaczynają podejrzewać różne rzeczy. No tak, więc tylko musimy, powiedzmy, troszkę ukrócić je w zarodku i pokazać z jednej strony, że interesujemy się tą sprawą, bo to może ściągnąć nas ciekawskich reporterów, paparazzi, jakieś hieny, które będą chciały krążyć wokół tego tematu i to się rozniesie, a my nie potrzebujemy... Potrzebujemy utrzymać w tajemnicy jak najdłużej utratę tych dokumentów przed rodziną Kopsów i reprezentujących ją prawników, ponieważ no, kiedy dowiedzą się, że ich nie mamy, to wytoczą nam proces i to wytoczą nam proces na ciężkie, ciężkie pieniądze. Staniemy się pośmiewiskiem w środowisku naukowym, a ja po prostu nie mogę sobie na to pozwolić, moja droga, i potrzebuję waszej pomocy. Dlatego też, Gertrud, ze względu na twojego ojca i znajomości z twoim ojcem, chciałbym, żebyś pomogła Estelle zająć się tym, żebyście pomogli sobie nawzajem, współudziałem oczywiście waszych towarzyszy, żeby dowiedzieć się jak najwięcej na temat tego całego zajścia, a przede wszystkim odzyskać mi te dokumenty. To jest cel priorytetowy. Odzyskać procesy czarownic z Arkham, żeby trafiły z powrotem do zbiorów, które zostały nam powierzone. A jeżeli przy okazji wam uda się ustalić, dlaczego zginął profesor Leiter i kto to zrobił, i ująć sprawcę, albo przekazać mi informacje o sprawcy, będę naprawdę bardzo, bardzo wdzięczny. Od razu też powiem, że pomimo tego, że udało mi się w tej chwili odżegnać policję od całego tego tematu, to chciałbym, żebyście byli bardzo systematyczni w swoich działaniach i dokumentowali szczegółowo wszystko, co uda wam się ustalić. A także przekazywali mi na bieżąco wszelkie informacje mogące mieć jakiś związek ze sprawą. Ze swojej strony mogę wam powiedzieć, że tak jak mówiłem wcześniej, profesora Leitera znalazła w swoim gabinecie jego asystentka, doktorantka Emily Kort. Ja już ją poinformowałem, że w razie gdybym wyznaczył jakieś osoby do przeprowadzenia dogłębnego śledztwa, ma z tymi osobami współpracować. Więc na pewno będzie współpracować. Do tego oględzin mieszkania doktora Leitera, tak jak już mówiłem, dokonał
jeden z naszych wykładowców, Harland Roach, wraz ze swoim asystentem. Byliśmy tam razem, ponieważ byłem tam i ja. Niestety Roach, nie jest to żadną tajemnicą, Roach nie przepadał za Leiterem. Można było powiedzieć, że wręcz byli zaprzysięgłymi rywalami. Roach ubiegał się również o możliwość ekspertyz, przeprowadzenia ekspertyz z tymi dokumentami, lecz z racji tego, że profesor Leiter cieszył się do tej pory nieposzlakowaną opinią w naszej uniwersytecie i w mojej prywatnej opinii uchodził za bardziej kompetentnego eksperta, przekazałem te dokumenty do jego wglądu. Więc panie Bryce, jeżeli mogę wtrącić. Nie wiem, czy oddalenie policji od tej sprawy tak szybko to było dobrym pomysłem. Myślę, że tak długo jak trwałoby dochodzenie, dałoby się zatrzymać pytania od rodziny, ponieważ dokumenty byłyby uznawane za część, można by tak założyć, za część dowodów, albo po prostu jako zarekwirowane rzeczy. I w ten sposób policja miałaby większy argument, żeby przeszukać mieszkanie, czy tam gabinet raz jeszcze, niż grupa zebranych osób. To jest jak najbardziej słuszna myśl. Moglibyśmy sobie kupić tym troszeczkę czasu, kiedy rodzina by bardziej zwracała uwagę na to, że dokumenty mogą znajdować się w posiadaniu policji, a nie uczelni. Z jednej strony ma pan rację, panie Helbrand, ale z drugiej dzięki temu udało mi się przynajmniej do tej pory ukryć przed rodziną Kopsów, że profesor nie żyje. Mhm. Więc oni w tym momencie nie wiedzą, że profesor nie żyje, to raz, i nie wiedzą, że dokumenty zostały skradzione, więc póki co staramy brać się ich na przetrzymanie, jak tylko najdłużej się da. No ale nie potrwa to długo. Myślę, że kwestia tego, żeby z ich strony padły jakieś ostateczne wezwania do oddania tych rzeczy, to jest kwestia raptem kilku dni, więc nie mamy za wiele czasu, proszę Państwa. Oczywiście. Ostatni widział procesy z Arkham. Profesor Leiter czy ktoś inny? Kto ostatni widział procesy z Arkham wedle naszych informacji? To był profesor Leiter? Czy one zginęły z innych rąk? Prawdopodobnie jedną z ostatnich osób, które widziały te procesy, była jego asystentka, czyli Emily Cort. Natomiast ciężko mi powiedzieć, no Emily jest bardzo, bardzo porządną i zaangażowaną studentką, a do tego również była bardzo mocno zaangażowana w pracę profesora Leitera. Wątpię, żeby, przynajmniej taka jest moja opinia na jej temat, że wątpię, żeby ona była złodziejem tychże dokumentów, szczególnie, że... Nie szukam złodzieja tutaj, szukam osoby, która mogła po prostu to widzieć, coś nam powie. Okej. Okay. Jeszcze proszę o odświeżenie pamięci. Procesy zginęły po śmierci pana Leitera, czy przed jeszcze? O ich zaginięciu dowiedzieliśmy się po tym, jak sprawdziliśmy jego mieszkanie. Jego mieszkanie sprawdziliśmy w dzień, w którym go znaleźliśmy, czyli 24 września, więc wiedzę o tym, że zginęły mamy od 24 września. Czy zginęły one wcześniej? Nie mam zielonego pojęcia. Jestem trochę zdziwiona, że te dokumenty są w ogóle poszukiwane w jego mieszkaniu. Jeżeli to były tak cenne, czy one nie powinny były być cały czas na terenie uniwersytetu i tutaj być badane? Czy to jest typowa praktyka, żeby profesor nawet takiej estymy jak profesor Leiter zabierał tego typu dokumenty do siebie, do domu? W sensie, no, tam szukali państwo, więc... Ogólnie... Raczej staramy się co cenniejszych eksponatów nie pozwalać naszym pracownikom na zabieranie do domu, nawet jeżeli lubią pracę zabierać z uczelni do swoich prywatnych miejsc zamieszkania. Natomiast no, profesor Leiter był na tyle według mnie zaufanym wykładowcą i na tyle zasłużonym dla naszej uczelni przez ostatnie lata, że nie widziałem przeszkód, żeby sobie te zbiory, szczególnie, że widać było po nim, że bardzo, ale to bardzo mocno zależało mu na tym, żeby zajmować się ekspertyzą tychże dokumentów, więc po prostu uznałem, że skoro tak bardzo chcę się tą pracą zajmować, nie będę widział dla niego przeszkód. Przez wiele ostatnich lat, jako powiedzmy pracownik uczelny, wywiązywał się ze swoich obowiązków bardzo, bardzo dobrze i dbał o to, żeby powierzone mu mienie uczelni nie zginęło.
oraz nie zostało w jakikolwiek sposób uszkodzone, więc nie miałem podstaw, żeby mu tego nie udostępnić. Natomiast mówię, gdyby to był Harland, no cóż, o Harlandzie mogę Państwu powiedzieć tyle, że Harland nie przepadał za profesorem Leiterem, byli można powiedzieć zaciekłymi rywalami, no i doniósł mi o pewnych rzeczach niby z życia prywatnego profesora Leitera, lecz nie wiem, jak bardzo mogę pokładać tym wiarę. Nawet w tym momencie nawet nie chcę o tym myśleć. Jeżeli Państwo chcecie, no to oczywiście Harland będzie też do Państwa dyspozycji. Wydam mu odpowiednie polecenia, żeby współpracował. Co jeszcze? Wyciągnął szufladę biurka i położył przed Wami komplet kluczy i osobny klucz. To są klucze. Tutaj ten komplet kluczy to są klucze do mieszkania profesora Leitera. Tam już byliśmy, nie znaleźliśmy w sumie nic interesującego poza samym faktem zaginięcia tych dokumentów, ale jakbyście Państwo chcieli tam zajrzeć, to proszę. Tu są klucze, a ten klucz jest do gabinetu profesora Leitera. W tej chwili gabinet jest zamknięty od czasu tego incydentu. Nikt tam nie zagląda, wydałem takie polecenie, żeby został zamknięty do czasu wyjaśnienia całej sytuacji. Coś mogę rzec. Myślę, że nie będę zabierał Państwu czasu. Miała pytanie. Czy ja dobrze zrozumiałam, że profesor został znaleziony bez gałek ocznych? Ja to zrozumiałam, że z ugotowanymi. Z ugotowanymi. W każdym razie... Jeżeli chodzi o ciało profesora Leitera, ciało profesora Leitera jest w tej chwili w kostnicy Wydziału Medycznego, w Szpitala Wydziału Medycznego naszego Uniwersytetu pod opieką profesora doktora Johna Whitcrofta. Jestem pewien, że on jest w stanie Państwu udzielić szczegółów informacji na temat obrażeń odniesionych przez Denata, ale tak, z jego raportu wstępnego, który mi przekazał po sekcji zwłok przeprowadzonej w dzień, w którym znaleźliśmy Denata, wynikało, że odniósł takie obrażenia. Nie mam pojęcia, skąd się wzięły, szczególnie, że nie nosił na sobie absolutnie żadnych innych śladów jakiegokolwiek ingerencji w strukturę jego ciała, czy też w integralność jego powłoki cielesnej, że tak mogę to ująć. A jak się miewa jego asystentka, Emily? Bo to musiało być dla niej wstrząsające przeżycie znaleźć swojego przełożonego, martwego. Emily cały czas zajmuje się... No tak, Emily to przeżyła. Była dosyć długo asystentką profesora Leitera. Wycofała się z życia społecznego właściwie. Tak, chociaż codziennie przychodzi do pracy. Ona ma swój kącik obok gabinetu profesora i tam dalej zajmuje się tymi dokumentami, których nie ukradziono, i stara się dokończyć jego pracę. Jestem pewien, że tam możecie ją zastać. Z mojej strony... Jeżeli mogę, panie Bryce, jeszcze dwa pytania mam. Czy wiadomo, o której godzinie asystentka znalazła profesora? W godzinach porannych. Wiadomo. Mhm. Ponieważ z tego, co sama mi mówiła, musiała wzywać... Bo zwykle profesor Leiter przychodził pierwszy i otwierał gabinet. A tamtego feralnego dnia jego gabinet był zamknięty i pani Kort musiała wzywać naszego woźnego z kluczem uniwersalnym, żeby mógł otworzyć jej gabinet, i właśnie wtedy znaleźli zwłoki profesora w jego gabinecie. Oczywiście. I jeszcze jedno pytanie. Podczas oględzin domu profesora Leitera, czy nie było żadnych śladów włamania? Czy... Po prostu udało wam się dostać używając klucza i niczego nie było, nie dało się zauważyć? Na moment, w którym odwiedzaliśmy ten dom, nie było śladów żadnego włamania, aczkolwiek udało się zauważyć, że profesor Leiter wymienił gdzieś w międzyczasie zamki w drzwiach na nowe i na dużo mocniejsze niż wcześniej. Szczególnie, że dostaliśmy wtedy też pęk tych kluczy, które były po prostu nowymi kluczami do tych jego zamków, więc musiał wymieniać zamki w drzwiach gdzieś wcześniej, zanim... Zresztą dziwnie się zachowywał ogólnie przez ostatnie tygodnie. Nie wiem, tak jakby ta praca nad tymi dokumentami sprawiała, nie wiem, bardzo mocno go wciągała, ale jakiś nerwowy się zrobił w ostatnich dniach.
nie wiem, może czuł się w jakiś sposób niebezpiecznie. Ale dociekliwość. Uczelnia ma klucze do domu każdego pracownika? Bo to są domy, które są tak jakby własnością uczelni, a my je wynajmujemy naszym wykładowcom. Okej, okay, to dużo zmienia. Jeszcze jedno, czy profesor Leiter miał jakąś rodzinę, o której wiemy? Czy ktoś inny mógł mieć na przykład dostęp do jego mieszkania poza nim, poza uczelnią? Ja znam go tylko niestety z życia, że tak powiem, uczelnianego. Nie interesowałem się go życiem prywatnym, ale nic mi nie wiadomo na temat jakichkolwiek członków rodziny, przynajmniej mieszkających w Arkham. No dobrze, ode mnie to będą chyba wszystkie też. No też na razie mam zaspokojoną ciekawość. Więc drodzy Państwo, droga Estelle, jeżeli w tym momencie nie macie więcej pytań, to ja bym wrócił do swoich obowiązków i nie zatrzymuję Was dłużej. Ponieważ, jak już wspominałem, nie mamy za wiele czasu na to, żeby rozwiązać tą sprawę, więc prosiłbym bardzo o to, żebyście nie mitrężyli go za bardzo również. Jak najbardziej. Spoglądasz na zegarek wiszący na ścianie i widzisz, że jest gdzieś po godzinie 10 rano. Mhm. Żura, starałam się wypisać na hangoucie wszystkie osoby, ale pomyślałam o tym za późno. Czy jesteś w stanie zepnąć mi na hangouta, czy ja jakieś nazwisko pominęłam? Już patrzę. Pomijmy fakt, że pewnie wszystkie nazwiska napisane są źle. Nie, Leiter dobrze napisałaś. Emily Court, Court przez O-Urt, ale tak, jest. Rodzina Cobbs przez BB. Cobbs. Przez 2B. Mniejsza o ortografię. Harlan Roach, czyli tak jak płotka po angielsku. Nie wiem, jak jest płotka, ziomek. Jestem nieangielska. Ja? Roach. I miałem wam pokazać ten, jak wygląda Bryce Fallon, więc tutaj na streamie już pokazuję, a wam wrzucam. No, nie wiem, tego sobie wyobrażałam. I drugie jeszcze mam do ciebie pytanie, Harlan, póki nie... jeszcze dy na końcu. A, już. Drugie mam do ciebie pytanie, bo dałeś mi wolną rękę w generowaniu NPC-ów. Czy jesteś absolutnie pewien, że ja mam wolną rękę na generowanie NPC-ów? Znaczy, powiedzmy, że muszę zatwierdzić wygenerowanie takiego NPC-a, żeby nie był jakiś odjechany totalnie. Nie będzie odjechany, co nie zmienia faktu, że mogę ci nagle powiększyć ilość NPC-ów razy dwa, bo mam do tego tendencję. Trudno, będziemy coś kombinować. Ten korektor Bryce stał zza biurka, oczywiście skwapliwie żegna się z wami, podając wam dłoń. Widzicie, że no ma zmartwiony wyraz twarzy, jakby nie było. Cała ta sytuacja dla niego jest ciężka. Zresztą Estelle, dobrze wiesz, że o Falonie krążą po uczelni plotki, że to jest bardzo taki mocno zaangażowany w życie uczelni facet, którego powiedzmy, że ta szkoła jest jakby oczkiem w głowie. Ta szkoła to on tak jakby, nie? Więc dla niego to jest jego życie, to jest jego praca, która jest jednocześnie jego pasją, ale też się mówi o tym, że on jest dla tej szkoły bardzo wiele w stanie zrobić, co zresztą pokazał w momencie, kiedy powiedzmy zamydlił oczy policji i sprawił, że policja się odczepiła od tej sprawy, nie? Mhm. Dobra. Drodzy Państwo, kierunek Emily? No tak myślę, skoro już tak już jesteśmy tutaj na miejscu. To najpierw Emily, później Harland? Czy może jedna grupa jedzie do Emily, druga grupa idzie do Harlanda? Wiedzą panie co, jeżeli chcecie, to możecie porozmawiać z tą asystentką, a ja bym się rozejrzał w tym gabinecie, który jest obok jej pokoju. Ewentualnie faktycznie możemy się podzielić, żeby nie marnować czas. Jednocześnie może nie wprowadzać za dużej presji, kiedy nas pójdzie cała czwórka na jedną osobę. Na jedną szczególnie malutką, trzęsącą się studentkę, bo niestety taka jest właśnie Emily. Tak, więc ja mogę udać się do gabinetu profesora. To chyba jest zaraz obok, także do Emily, idziemy blisko. Czyli Barnabas do gabinetu, a Gertrud i kto jeszcze do Emily? Estelle? No my we dwie idziemy do Emily. No Piotr stoi, tak się rozgląda.
Z jednej strony warto mieć każdą osobę przy Emilii, bo każdy może mieć jakieś inne pytanie dla niej. A z drugiej, jednej osobie może być ciężko przeszukać gabinet, więc zależy, gdzie uważacie, że będę bardziej potrzebny. Ja wzruszam ramionami. Wybieraj, chłopcze. Jak uważasz? Jestem twoim seniorem. Myślę, że w gabinecie możemy znaleźć coś, gdzie mogę być przydatny, że tak powiem. Na was się odzywał, bo ja nic nie słyszę. To się odzywa? Teraz nie. Nie, bo tylko pytam, bo po prostu całego pierwszego nie widzę, a po drugie miałam wrażenie, że Piotr rozmawia z kimś. Nie wiem. Jeszcze tylko pytanie, która w tym momencie jest godzina, żeby nie było tak, gdzieś po 10:00. Myślę, że między 10:15 a 10:30. Okej, czy nie ma szans, żeby Harlan nam uciekł z uczelni dzisiaj? Jeszcze. Przynajmniej jeszcze na razie. Nie. Jeszcze na razie. Dobrze, to w takim razie rozdzielmy się co 40 minut pod gabinetem pana Bejsa albo gdzieś na jakimś korytarzu. Ale to są chyba gabinetem pokoje... ewentualnie. Bo to są chyba pokoje z tego, co zrozumiałem przynajmniej. Ona ma ten swój obok gabinetu profesora. Dokładnie. Więc tak. Więc tak naprawdę... Zależy, czy tam będzie, tak? No, w założeniu, że tam będzie, no ale nawet... Mam nadzieję, że jednak tam ją znajdziemy. Oboje drzwi pewnie są obok siebie, więc pewnie wyjdziemy i się zobaczymy. Ewentualnie szukajcie chłopcy, a my jak skończymy pytać, to przyjdziemy do was. Estel, Gertrude, jeszcze pytanie. Jeżeli uda wam się z niej coś wyciągnąć, może uda wam się też ją zaprosić do gabinetu. Możliwe, że wie po prostu coś więcej, albo zauważy coś, co wy po prostu przeoczyliście, tak? Jak znała profesora o wiele dłużej. Powtórz początek, bo mi cię uczęło akurat, przepraszam. Po tym, jak już porozmawiacie z asystentką, to postarać się ją zaprosić do gabinetu profesora. Okej. Możliwe, że po prostu zwróćcie na coś uwagę, co my przeoczymy, albo... Ty masz Discorda na kompie czy na komórce, Piotr? Ja mam na komputerze, ale kamerka jest telefon. Nie, bo chodzi bardziej o mikrofon, że może ten czułość mikrofonu sobie przesuń bardziej na tym Discordzie. Dam na aktywność głosową, ja wcześniej na wciskanie i możliwe, że po prostu ucinało mi początki zdania. Tak, bo czyli czasami się przerywa. Lepiej, dobra, to zostawię po prostu wykrywanie głosu. Dobra. Więc teraz tak, kto, od kogo zaczynamy pierwszego? Czy kto chce? Od Emilii czy od gabinetu? Droga wolna, jak wybieracie? Monetą. No bo dwóch na raz to nie obsłużę. Co jest te kilka kroków bliżej, tak? Gabinet najpierw. Gabinet dobra, profesora Leitera będzie bliżej zasadniczo, no bo on jest powiedzmy piętro niżej pod gabinetem prorektora, więc to nie jest jakoś tak daleko, nie? Więc co, gabinet? Tak, myślę, że... Niech idą szukać. Dobra, więc skoro tak... Powiedz mi, jak tam jest z zakazem palenia? No na uczelni się nie pali, nie? Na zewnątrz możesz, chodząc między budynkami kampusu możesz jak najbardziej, natomiast wewnątrz budynków nie. W gabinecie zmarłego. Niestety, nie wejdziesz z impetem do gabinetu paląc cygaro. Więc prawdopodobnie będę mieli w ustach cygaro niezapalone, gotowe w każdym momencie je odpalić. Podirytowany coraz bardziej, że ono dalej nie jest zapalone. Tak jest, dokładnie. Nie słyszę Barnabasa. Przed chwilą Estelle się śmiała z czegoś, co... No. Ja może nic nie słyszałam, ja nie wiem, jestem wyłączona z żartu, bo nie ale wiem, nie, co było powiedziane. Ale słyszysz mnie teraz, jak mówię? Wiem, że coś było o tym cygarze. Nie słyszę, nie odpowiada ci. Aha. Chyba Gertrude... Ja do ciebie mówię, ale możliwe. Ja? Takie odnoszę wrażenie. Możesz sobie go podgłośnić. Kliknęłam właśnie na niego i głośność użytkownika jest na maksa i okienko wycisz nie jest kliknięte. No to nie wiem jak, bo ja, jeżeli wszyscy inni mnie słyszą... To tylko w jedną stronę działa, rozumiem, że tylko ja nie słyszę Barnabasa, tak. A... Ja ciebie on słyszę. Ci odpowiada. On ci odpowiada właśnie. Nie słyszę, no... Nie. Dobra, ja proponuję minutę na reklamy i żeby się Kasia po prostu wyłączyła i wyłączyła Discorda, bo ona lubi całego kompa. Chcę się zobaczyć od Discorda, a później... Rozłączam się na ten teraz, chwila. A wy przeszukujcie gabinet. No właśnie, a wy szukajcie już. No, kamerki się rozjadą na chwilę, ale to nie mniejsza. Przeżyjemy to jakoś może. Dobra. Tak. Więc razem z nowo poznanym Piotrem Helbrantem udajesz się piętro niżej. Nosą w ręku klucz do gabinetu profesora Leitera. Stajesz przed... niedużymi, znaczy standardowymi drewnianymi drzwiami, które oczywiście zgodnie ze słowami prorektora są
zamknięte. Obok tych drzwi, gdzie na tabliczce jest napisane profesor Charles Leiter, Wydział Historii Uniwersytetu Miskatonic, widzisz uchylone drzwi do innego pomieszczenia, z którego dochodzą cię odgłosy stukania przycisków na maszyny do pisania. Jakby ktoś coś pisał na maszynie do pisania. Co robicie? Pewnie popatrzę się w stronę Piotra. Klucz przykładając już do dziurki. Wchodzimy? A czy ten pokój, z którego dobiega wtkanie, to nie jest przypadkiem pokój asystentki? Tak, to jest pokój asystentki. Więc widzicie też zresztą, jak korytarzem w waszą stronę zdążają Gertrud i Estelle, które zapewne będą chciały zająć się rozmową z wspominaną wcześniej dziewczyną. Okej, to ja tak w momencie, kiedy je tak zobaczę, jak już idą, to tak tylko przekręcić klucz, żeby otworzyły się drzwi, popatrzy w ich stronę, tylko wyciągnę, jest okej, możecie iść, czeka na was i tak naciskając parkiem, tak otwieram drzwi. Otwierasz drzwi i twoim oczom ukazuje się nieduży gabinet uczelniany. Znajduje się w nim pojedyncze biurko, kilka szaf na dokumenty oraz kominek. Na ścianie wisi stłuczone lustro. Chyba tyle ci mogę powiedzieć w tym momencie. Na biurku stoi jeszcze telefon, oczywiście. Jakaś tam lampka taka nocna, powiedzmy, stara maszyna do pisania. Podobnie. Nie widać tutaj aktualnie, żeby cokolwiek ciekawego na pierwszy rzut oka dało się tutaj znaleźć. Jasne. A to stłuczone lustro, to widać jakieś odłamki szkła, czy to już raczej kiedyś dawno stłuczone lustro? Znaczy ono zapewne uległo stłuczeniu gdzieś tam w momencie śmierci profesora, tak przynajmniej podejrzewasz. Pytam tylko, czy są odłamki na ziemi, natomiast jeżeli czy nie ma? Odłamków lustra, które spadły na ziemię, nie ma. Aczkolwiek, jeżeli chcesz, możesz mu się uważniej przyjrzeć. Znaczy ja będę uważnie przyglądał się pewnie całemu pokojowi, więc to będzie jedna z tych rzeczy na pewno, na które zwrócę uwagę, ale no możemy zacząć od tego, żebym się mu dokładniej przyjrzał. Na pewno też bym chciał zwrócić uwagę na biurko, mianowicie co się na nim i w nim, bo pewnie ma jakieś tam szuflady, znajduje. Czy są jakieś ślady, wiesz, gwałtownego na przykład wyrywania szuflad, jakieś właśnie włamań, czy jest jakieś coś na klucz zamykane, jakaś szafeczka. Okej, to rzucaj spostrzegawczość. A ty, Piotrze, co robisz? No pierwsze to zwracam Barnabasowi uwagę, że zbite lustro to zły omen, mi się tu nie podoba, to jest 7 lat nieszczęście. Jeżeli się oglądał, to bądź ostrożny, dobrze? Nie jestem wcale przesądny, tylko po prostu mi się to nie podoba. Spokojnie, Piotrze. Gorsze nieszczęście to kula w nodze. Albo martwy profesor. Więc to jest nie problem. Profesorów wiele na uczelni. Jeden w te czy we w te. Gorsze te materiały. Bogata rodzina dużo płaci. To jest gorsze jak strata profesora. No ale nic. Sprawdźmy, z czym mamy do czynienia. No. Więc... A ty, Piotrze, coś robisz poza rozmową z Barnabasem, czy...? Na razie mam tylko pytanie, w jaki sposób działa w tym systemie rolowania? Opatrzę na swoją kartę postaci, widzę rozdane, powiedzmy, te statystyki, widzę te procenty też przy nich. Rzucasz D100 i musisz wyrzucić mniej niż masz procentów danej cesze bądź umiejętności. Czasami, jeżeli test jest jakiś trudniejszy, to musisz zdać ten test na połowę swojej wartości danej cechy. A jeśli coś jest ekstremalnie trudne, no to na 1/5 wartości danej cechy. Czyli na przykład, nie wiem, jak masz 50 czegoś, to na przykład na 1/5 to 10. Czyli musisz rzucić 10 lub mniej, żeby się udało. Ale w większości przypadków po prostu rzucić mniej niż masz procent w danej cesze. To z mojego rzutu tak zajebiście jestem spostrzegawczy, jak tylko mogę. Na 1/5 weszło. Dobrze, to zaraz do ciebie przejdziemy, tylko jeszcze poczekam, czy Piotr chce coś robić. Mi się zdaje, że jeżeli Barnabas zajął się biurkiem, to ja spojrzę na jakieś szafeczki, może ma barek też w tym swoim gabinecie. Głównie interesuje mnie coś, co może być zamknięte, tak? Czy widzę, powiedzmy, jakiś regał, który jest na klucz, albo jakieś półeczki, które też są wymagają, powiedzmy, jakiegoś klucza. Myślę, że tam bym chciał próbować.
Dobrze, więc tak, Piotrze, rzuć mi jeszcze D100, czyli wykrzyknik D100 lub wykrzyknik 1 D100, zależy jak tam wolisz. Jedno, kurde, ekstremalnie wam wchodzą te rzuty. A jeszcze powiedz, na co miałem rzucić, tak? Ostrzegawczość, ale to... Przy jedynie to nie ma znaczenia. Tak, bazowo masz 25, więc... Nie no, weszło wam genialnie po prostu obu. Więc tak. Zaczynasz przyglądać się szafom na dokumenty i widzisz ogólnie, że na pierwszy rzut oka one są wszystkie pozamykane, ale nie są pozamykane na klucz. Natomiast kiedy otwierasz je i zaglądasz do środka, to widzisz, że najprawdopodobniej były bebeszone. Czyli były po prostu wyrzucane z nich skoroszyty, teczki, takie rzeczy na ziemię i ktoś nerwowo w nich najprawdopodobniej coś grzebał, bo potem to wszystko zostało po prostu zebrane i wepchnięte do tych szaf tak po prostu na chama i nawet nikt się nie przejmował, żeby to specjalnie układać. Gdzieś tam nawet między tymi dokumentami zauważasz banknot $20, który skwapliwie chowasz sobie do kieszeni, kątem oka patrząc na Barnabasa, czy akurat nie patrzy. Więc... Nawet jeżeli patrzy, to myślę, że zrozumie. Jak tylko zobaczę, to ewentualnie takie kiwnięcie z głową, tak. Nie ma problemu, wiesz. Więc tak, gdzieś między tymi dokumentami znalazłeś banknot i ogólnie widzisz generalny nieporządek. To tutaj były ogólnie rzeczy, jakieś tam książki historyczne, jakieś prace różnych i tego profesora. Jakieś tam rzeczy, które musiał pisać te naukowe na swoim wydziale. Jakieś tam prace doktoranckie jego doktorantów. Dużo ogólnie naukowego bełkotu z zakresu właśnie historii, szczególnie historii kolonialnej Ameryki. Jakieś tam opracowania historyczne, jakieś mapy, atlasy, katalogi różnych przedmiotów, jakieś rzeczy z muzeów. No, dużo, dużo rzeczy związanych z historią, jakieś tam dokumenty historyczne, ogólnie nic nie rzucać się w oczy specjalnie podejrzanego. Może zastanawiać się, co robiły pieniądze tutaj między tymi dokumentami, ale może po prostu ktoś coś zgubił w pośpiechu. Ale jest to jakaś rzecz. No i ten ogólnie widać właśnie, że tutaj na pewno ktoś bardzo te szafy bebeszył w wielkim pośpiechu. A później prawdopodobnie w momencie, kiedy znaleziono ciało, czyli iść po znalezieniu ciała profesora, zostały one te wszystko wrzucone z powrotem do szafy, tak żeby po prostu nie leżały na widoku. Natomiast Barnabasie, ty grzebiąc w okolicach biurka i badając okolice biurka, widzisz też zasadniczo podobne rzeczy, że ewidentnie widać, że szuflady biurka były mocno otwierane i tak samo bebeszone, ponieważ też jak otwierasz, wysuwasz którąś z nich, to widzisz masakryczny nieporządek. Czyli też powymieszane dokumenty ze sobą, jakieś tam notatki Leitera na temat różnych rzeczy. Ale oprócz tego, że gdzieś tam między tymi notatkami też znajdujesz wystający kawałek 10-dolarowej banknotu, to co też zasuwa ci podejrzenie, jak to tak pieniądze gdzieś tam, wiesz, w biurku sobie po prostu trzymać między dokumentami, trochę podejrzane. 10 dolarów to już takie konkretne pieniądze. To. Z drugiej strony znajdujesz informację o tym, że broszurę znajdujesz, w której z najnowszymi z jakiegoś tam, powiedzmy, katalogu, który można sobie zamówić rzeczy takie do zabezpieczeń właśnie domów, mieszkań, czyli jakiś katalog, taki broszurka z najnowszymi modelami zamków, zasów do okien i temu podobnych. Czyli ewidentnie profesor Leiter bał o swoje bezpieczeństwo, jeżeli chodzi o zabezpieczenia mieszkania, a może coś za tym się kryje więcej. Teraz pytanie do któregoś z was, kto podchodzi do lustra? Znaczy, ja chyba mówiłem, że podejdę, bo Piotr coś mówił o nieszczęściu, ja mu mówię, że tam nieszczęście, lustro normalne, trzeba sprawdzić. I to chyba było koło biurka gdzieś, nie? Duże nieszczęście. Za biurkiem. Znaczy, lustro było na ścianie naprzeciwko szaf z dokumentami. No to, znaczy, ja pewnie
Na pewno będę chętny, jeżeli Piotr chce mnie ubiec, to nie ma problemu, ale ja na pewno po sprawdzeniu biurka będę chciał tam podejść. Tylko jeszcze mi wcześniej powiedz, czy przy tej ulotce było coś zmajstrowane, nie wiem, zakreślane, coś wybierane, coś tam jakoś pamiętne tak, bardziej? Tak, jakiś tam zamek, chyba najdroższy z tych wszystkich, był zakreślony długopisem, więc nie wiem, prawdopodobnie ten sobie upatrzył, nie? Jasne, a tak, wiem, że to już tak pytania takie specyficzne i pewnie tego nie ma, ale bardziej bym zwrócił uwagę, czy to wiesz tak w jedno kółko zakreślone, tak na spokojnie, czy na przykład nie, chaotyczne tak na coś. Tak na szybko. Tak na szybko, tak chaotycznie, że desperacko już teraz muszę mieć jak najlepsze zabezpieczenie. O to mi chodzi. Więc tak raczej było myśl przewodnia przy wybieraniu zamka. Raczej na nerwowość wskazywało, na takie, że to było tak nerwowo zakreślone. Dlatego jasne. Podchodzisz do lustra, widzisz? No, znaczy, to jeszcze wezmę ulotkę, tam sobie schowam, nie? Żeby dreszcie pokazać. Tam sobie schowam do marynarki czy coś. I idę do Kiedy lustra. Kiedy przyglądasz się tym kształtom tych odłamków, które zostały w ramie lustra, tak się temu przyglądasz i tak dochodzi do ciebie taka pewna myśl, że wygląda na to, że to lustro eksplodowało, bo nawet część tych odłamków i część lamy lustra, tak wyciągasz palce i zaczynasz to przejeżdżać po tym, wygląda jakby się stopiła. I tak przyglądasz się tym odłamkom. I widzisz tak, przybliżasz twarz do jednego z takich większych odłamków, które odbijają jeszcze część pokoju. I tak widzisz, jak tak za twoich pleców wyłania się jakaś pazurzasta łapa, która robi taki zamach, jakby chciała cię właśnie uderzyć. Rzuć mi na poczytalność. Jasne. Znaczy, moim odruchem na pewno będzie sięgnięcie do kieszeni, tak, bo mam schowany tam kastet i tak już lecieć z kontrą, ale może mi ewentualnie nie wyjść mentalnie, żebym się nie zesrał, ale powiedzmy, że taki jest mój plan, jeżeli wszystko pójdzie git i poszło git, weszło mi. Więc no, tak, ja jak widzę jakąś tam łapę za plecami, to ja już pozycja do walki, gotowy walczyć z kolejną bestią, jaka na mnie ma wyskoczyć. Wszystkim tym się daje, co jest pod ręką. Tracisz tylko jeden punkt poczytalności, a teraz przeskakujemy do dziewczyn. Zobaczyliście, podążając w kierunku gabinetu profesora Leitera, właściwie do pokoju Emilii Kort i jego asystentki, słyszycie dobiegające już z półprzymkniętych drzwi odgłos stukania w klawiaturę maszyny do pisania. No i widzicie uśmieszek Barnabasa, który przekręca klucz w zamku gabinetu i znika za progiem. Co robicie? No, szłyśmy do Emilii, więc idziemy do Emilii. No właśnie zaimitowałam pukanie do drzwi, nie wiem czy żuraw to zrozumiał. Chyba nie. Więc zapukałaś do drzwi, klepanie w klawiaturę maszyny do pisania się urwało i po chwili słyszysz głos. Proszę. Spojrzałam na Gertrud. Ja pukam, ty mówisz. No to znaczy, no, skoro już byliśmy zaproszone, to wchodzimy. Widzicie, jak za niewielkiego biureczka, za maszyny do pisania, podnosi na was wzrok młoda, dwudziestokilkuletnia dziewczyna. Bardzo z twarzy, bardzo piękna nawet można powiedzieć dziewczyna, ale fryzura upięta w prosty kok z tyłu głowy oraz prosty, niewyróżniający się niczym strój sprawiają, że wygląda bardzo skromnie i bardzo niewyróżniająco się z, można powiedzieć, tłumu wielu innych studentów, których można byłoby mijać na korytarzach Uniwersytetu Miskatonic. Jej pytające spojrzenie spoczywa najpierw na tobie, Gertrud, by po chwili przenieść się na Estelle i w momencie, kiedy zobaczyła Estelle, widzicie w jej oczach znaczy takiego, że taką iskę rozpoznania, że poznała znajomą osobę. O, cześć Estelle. Miło, że wpadłaś. Co cię sprowadza? To jest
Gertrud, to jest nasza chwilowa koleżanka. Gertrud, to jest Emily, bardzo miła, sympatyczna osoba. Kochanie, ty moje, mamy do ciebie parę pytań, ale nie będą prawdopodobnie przyjemne, także masz chwilę, będziesz mieć chwilę, chcesz coś dokończyć? Nie. W sumie popatrzyła się na zegarek na ścianie. W sumie to nawet dobrze się składa, bo powinnam zrobić sobie przerwę śniadaniową. Więc co cię sprowadza, Estelle? W sobie zamkniemy jeszcze drzwi. Pyk. Myślę, że podejdziemy wraz z Gertrudą do jej biurka, żeby nie stać jak te dwa kołki, tylko sobie usiądziemy grzecznie. Pan drogi prorektor wysłał mnie i kilka osób, między innymi właśnie szanowną Gertrud, żeby ogarnąć sprawę śmierci twojego mentora, pana profesora Leitera. No i w sumie przyszłyśmy do ciebie, bo znałaś go najlepiej i myślę, że będziesz dla nas cennym źródełkiem wiedzy. Ha, czy znałam go najlepiej? Z jednej strony ktoś mógłby tak faktycznie powiedzieć, ale tak w świetle wszystkich ostatnich wydarzeń nie wydaje mi się, żeby ktokolwiek tak naprawdę dobrze znał profesora Leitera. No może ta jego nowa przyjaciółka. Może ona by faktycznie znała profesora. Ktoś nowy wyszedł w życiu prywatnym pana profesora? A to nie słyszałaś, Estelle? Ciekawe. Nic mi pan prorektor nie powiedział. Znaczy, pan prorektor powiedział, że słyszał coś o jego życiu prywatnym, nie uwierzył, więc tego nie było. To pewnie tutaj wspominał o tym, co powiedział mu Harland. Harland, oni się nie lubili, zresztą wiesz. Wielokrotnie profesor Charles pokazał nad Harlandem swoją wyższość intelektualną, ale o czym to ja miałem mówić? Tak, przyjaciółka. Wiesz co, podsłuchałem jakiś czas temu całkiem przypadkiem rozmowę telefoniczną profesora, którą prowadził ze swojego gabinetu. Rozmawiał z jakąś kobietą. Ona miała na imię... Myśli. Wydaje mi się, że mówił do niej Lucy. I wydaje mi się, że padło tam w tej rozmowie coś o zajeździe Hipsa. Natomiast nie wiem, wydaje mi się, że to jest jakaś przyjaciółka, bo ta rozmowa była dosyć zażyła, natomiast niestety nigdy nie widziałem tej Lucy na oczy. Jest to na pewno jakiś trop. Powiedz, użyłeś takich ciekawych słów, że w świetle ostatnich wydarzeń możliwe, że nikt nie znał dobrze profesora. Powiedz o tych wydarzeniach. Wiemy niby dużo, ale wiemy dużo oficjalnie, a ty wiesz trochę nieoficjalnie. Powiedz mi, na bazie czego, powiedzmy na bazie mechanicznie, na bazie jakiej umiejętności ty chcesz z nią rozmawiać? Na bazie perswazji. Perswazji, okej, dobra. Rzuć mi na perswazję w takim razie. Dziękuję bardzo. No chyba, że biernie też chcesz wobec obserwowania, to jednak z perspektywy psychologii trochę będę patrzeć, ale nie, żeby... Nie w rozumieniu, że będę podejrzeć ją psychologicznie, tylko jeżeli widzę, że coś ukrywa albo coś budzi jej głębsze emocje, to też myślę, że będę na to zwracać uwagę. Z perspektywy perswazji jak najbardziej zdane. Okej. Wydaje mi się, że profesor Leiter czegoś się bał. I to w ostatnich dniach przed jego śmiercią bał się coraz bardziej. Nawet bym powiedziała, że zrobił się jakiś taki nerwowy, histeryczny momentami. A nawet mogłabym sądzić, że popada w paranoję. Widziałam rachunek za wymianę zamków w jego mieszkaniu. No, wydał na to sporo pieniędzy i to naprawdę były solidne zamki, więc ewidentnie się czegoś obawiał. Poza tym doszły mnie słuchy, aczkolwiek to znowu mogą być tylko plotki rozsiewane przez tego Harlanda, z którym się strasznie nie lubili. Ewentualnie przez Antoniego Flindersa. Tutaj ci się zapala lampka.
jeżeli chodzi o to nazwisko, ponieważ Antony Flinders jest ogólnie studentem Wydziału Historii na Uniwersytecie Miskatonic i wiesz, że jest to bardzo ekscentryczny typ, ogólnie rzecz biorąc, stroniący mocno od towarzystwa wszelakiego, noszący się dość mrocznie, można to tak ująć, i zasadniczo niespecjalnie lubisz z nim gadać, bo to jest dziwny koleś. O tak. Nie wiem, czy ekscentryczne będzie tu dobrze postawionym, bo kojarzę to słowo z byciem takim otwartym i zwracającym na siebie uwagę, ale może po prostu źle pamiętam. No, on zwraca na siebie uwagę, ale nie w taki dobry sposób. W sensie większość twoich znajomych, z którymi zdarzyło cię zamieniać gdzieś tam jakieś tam opinie na temat Flindersa w korytarzach uczelnianych, zazwyczaj podchodziło do niego na zasadzie, co za creep, znaczy wiesz... Sobie już zapisano, tak, że on jest edgy. Tak, więc pewnie nie umknęło twojej uwadze, Estelle, że Flinders próbował dostać się na to miejsce, na którym ja jestem, czyli zostać asystentem profesora Leitera, aczkolwiek profesor wybrał dużo kompetentniejszą osobę niż on, czyli mnie, i tutaj pokazała na siebie dosyć takim gestem, w pełni jakby świadomym jej własnej wartości. Czyli ewidentnie uważa się za osobę na odpowiednim miejscu, z odpowiednimi kompetencjami, mimo tego, że jak już mówiłem wcześniej, nosi się bardzo, bardzo skromnie i niewyróżniająco. Ech, ten Flinders, dziwny koleś, ale on zaczął rozpuszczać gdzieniegdzie plotki, że profesor ma jakiś długi, że jest hazardzistą, że trzyma się z jakimiś szczebranymi typami, w co do tej pory nie chciałem wierzyć, ponieważ... Dobra, umówmy się, Estelle. Ja wiem, że nasz profesor Charles lubił uganiać się za spódniczkami i podrywać uczennice, ale na Boga, to był tylko facet, nie? I nie zauważyłem, żeby do tej pory robił jakieś dziwne rzeczy, a tu nagle taka paranoja, strach, wymiana zamków, więc w tych całych jego długach, w tych wszystkich jego jakichś tych plotkach o tym jego podwójnym życiu, które Harland razem z tym Flindersem zdają się rozsiewać po uczelni, to coś może w tym być. Że coś mu grozi i zaczął się bać, jak dorwał dokumenty kopsów. To bez dwóch zdań, ale to, czego dokładnie się bał, to jeszcze musimy dociec. Ja osobiście myślę, że mógł się bać po prostu włamania, że odkrył coś bardzo niewygodnego i ktoś chciał go usunąć najwyraźniej skutecznie. Ale to też jest dopiero teoria. Emily, zresztą pani sama też się zajmuje tymi dokumentami, właśnie z tego co wiemy od prorektora. Pan Leiter pokładał w pani duże zaufanie i wspólnie pracowaliście nad dokumentami COPS-a, prawda? Cały czas pani kontynuuje te badania? Tak, niestety to jest w ogóle jakaś farsa, po prostu nie mogę w to uwierzyć, że ktoś ukradł te procesy czarownic, to jest bardzo... Nawet nie wiecie, jak to jest cenny eksponat. To jest po prostu niesamowite, ile tam jest informacji na temat rzeczy, które działy się w XVIII wieku w Arkham i okolicach. To jest po prostu... To jest niesamowite i wiecie, jakie to ma wartość? Prawdopodobnie myślę, że już w tym momencie mogę powiedzieć, że te dokumenty są praktycznie bezcenne. Nie wyobrażam sobie, że ktoś mógł po prostu tak zwinąć podle. Miejmy nadzieję, że się znajdą, bo to będzie wielka strata dla nauki przede wszystkim. Już pal licho tych całych kopsów i tych ich prawników, ale to jest po prostu niepowetowana strata dla Wydziału Historii, niepowetowana strata po prostu dla kultury i dla historii naszego miasteczka. Szybko po uzyskaniu tych dokumentów pan Leiter je zabrał, bo wiem, że on miał je w domu.
Znaczy, on to miał je w domu, on tak właściwie bardziej nosił je z pracy do domu i z domu do pracy, bo on po prostu bardzo mocno, kiedy w ogóle trafiliśmy na te procesy czarownic w tych wszystkich dokumentach, które kopsowie nam przekazali do analiz, to widziałem, jak oczy mu się zaświeciły po prostu z zachwytu nad tym znaleziskiem i był bardzo mocno podekscytowany tym odkryciem i po prostu nie mógł się rozstać z tymi dokumentami i ja się nie dziwię, no po prostu fantastyczne odkrycie historyczne. A czy miała pani osobiście wgląd także w te dokumenty, które właśnie, do których tak bardzo przywiązał się profesor? Tak mniej więcej się orientuje? Częściowo pomagałem mu w pracach nad analizami i oceną tych dokumentów, więc jak najbardziej miałem do nich dostęp. Tak, bardziej mi chodzi właśnie o to. No bo część dokumentów jeszcze tutaj została i pani cały czas nad nimi pracuje, tak? A właśnie część zaginęła, dobrze zrozumiałam. Znaczy, na procesów czarownic nie mamy. Bo to była teczka z kilkudziesięcioma różnego rodzaju dokumentami z tamtego okresu, kiedy działy się te straszne rzeczy. W naszym stanie, nie tylko w naszym, natomiast zostały inne jeszcze po prostu dokumenty, ponieważ to wszystko, nie wiem jak dużo powiedział wam prorektor, ale tak naprawdę te dokumenty nie są stricte własnością rodziny Kopsów. To wszystko, co dostaliśmy, albo przynajmniej część tego, co dostaliśmy, to jest, jak to się w prawniczym języku ładnie mówi, masa spadkowa uzyskana po śmierci, zaczęła tutaj grzebać gdzieś tam w notatkach swoich, niejakiego Joshua Hophouse'a. Był to pewien starszy człowiek, który mieszkał na przedmieściach Arkham i to do niego należały pierwotnie te bogate zbiory, które gdzieś tam po prostu przez powinowactwo rodzinne, rodzina Kopsów odziedziczyła po jego śmierci, więc tak naprawdę to wszystko było w Arkham, wyobrażacie sobie? Przez tyle lat jeden człowiek trzymał takie skarby w swoim posiadaniu. Czyli rodzina Kopsów też do końca nie zdawała sobie sprawy z prawdziwej wartości tych dokumentów. Jak wiele osób w ogóle właśnie sobie zdaje sprawę z epokowości? Oprócz profesora, no pani, teraz nas. Wydaje mi się, że specjalnie po to zostaliśmy wynajęci jako eksperci do wyceny tych wszystkich przedmiotów, że rodzina Kopsów w ogóle nie zdaje sobie sprawy z tego, w posiadanie czego weszła, a co w tej chwili częściowo zostało skradzione i myślę, że gdy się dowiedzą, że to jest tak cenne, chociażby z czysto ekonomicznego punktu widzenia, to no to nasza uczelnia ma przerąbane. Dlatego muszą się znaleźć jakimś cudem. Masz podejrzenia, kiedy mogły zaginąć? Harland twierdzi, że w momencie, kiedy przeszukiwali po mnie dom Leitera, to ich tam nie znaleźli, ale kiedy mogły zaginąć? Albo inaczej, bo pan profesor zginął 24. Czy ty je na przykład widziałaś dzień wcześniej? Pracowałaś z panem profesorem? Tak. Nie, od tamtego czasu, nie, wtedy już nie, tak myśli. Nie, wydaje mi się, że profesor Leiter zabrał je do domu i nie przynosił już ich wcześniej, czy później do pracy, że odciął nawet mnie od pracy nad tymi dokumentami, kazał mi się skupić na pozostałych częściach zbioru, więc to mogło być możliwe, że ta wymiana zamków miała coś wspólnego z tym. No, domyślam się, że profesor chlapnął się, że ma coś bezcennego w domu. Możliwe, że chlapnął przez przypadek gdzieś komuś o tym fakcie, po czym po fakcie się zorientował, co powiedział i stwierdził, że musi się zabezpieczyć przed tym wszystkim. Więc myślę, że to mogło być wcześniej nawet, że ta wymiana tych zamków mogła być tym podyktowana, że chciał albo uchronić resztę zbiorów, albo już mu może ukradziono. Coś mi to przypomina. Tak, ten cały Flinders, on się kręcił ciągle w
pobliżu profesora. Profesor nie chciał z nim gadać, uważał go za nieodpowiedzialnego szczeniaka i za zbyt zafiksowanego na punkcie tematu czarownic i procesów czarownic z tamtego okresu, ale on cały czas się kręcił, widywałem go nieraz, jak gdzieś tam przyglądał nam się niby ukradkiem, udawał i myślał, że go nie widzimy, jaki on ma wzrok, po prostu jest obmierzłym. Przeprawia mnie o ciarki ten cały Flinders. Kto jest asystentem Harlanda, pamiętasz? Harlanda? Oj, ten z drugiego roku, jak on się nazywa? A, dobra. Szanowny Artur. Tak, właśnie ten, taki wymoczek trochę. Myślę, że u Harlanda daleko nie zajdzie. Harlan tylko czekał, aż Charlesowi podwinie się noga. Myślę, że on ma chrapkę na stanowisko prorektora nawet. Tak. Mówisz? Drogą. To by było dziwne. Harland to szuja. Wszyscy o tym wiedzą, tylko nikt mu tego nie potrafi powiedzieć w oczy. No poza Charlesem, tylko Charles potrafił mu to powiedzieć. Zerknęłam na Gertrudę, czy ma pytania? Nie, chyba w tej chwili nie mam żadnych pytań. Zadam ci trochę trudne pytanie, ale to mnie w sumie intryguje. A jeżeli na spokojnie, znalazłaś pana Leitera w jego biurze. W jakim stanie było to biuro i sam pan Leiter? Kiedy razem z woźnym otworzyliśmy drzwi do gabinetu, to profesor Leiter leżał martwy obok swojego biurka, a obok niego wkoło były porozrzucane dokumenty oraz pieniądze. To wyglądało strasznie, lustro było rozbite, jego kawałki leżały na podłodze. Wokoło ciała profesora on miał tak strasznie wykrzywioną twarz, chyba mocno cierpiał. A jednocześnie te jego oczy wyglądały tak... Czy tak wyglądają oczy osoby, która przeżyła, która dostała ataku serca? Tego nie wiem. I przeskakujemy w tej chwili do Barnabasa i Piotra. Więc Barnabasie, zaciskasz ręce na kastecie i odwracasz się gwałtownie. Przekrywasz, zamach leci w powietrzu. Zamach leci, Piotr. Uderzający w powietrze. Akurat szedłeś do... Widziałeś, że Barnabas bardzo zainteresował się lustrem, któremu bacznie się przyglądał. Widziałeś nawet, jak dotyka jego ramy i wodzi palcami po tych wystających z niego odłamkach. Więc ruszyłeś w tamtym kierunku, zaciekawiony, czy odkrył coś interesującego. Kiedy do niego podchodzisz, ten nagle gwałtownie odwraca się, zamachując się na ciebie, widzisz jego twarz wykrzywioną grymasem i widzisz, jak w twoim kierunku leci pięść zaciśnięta na kastecie. Co robisz? No, udało się uderzyć, staram się oczywiście odsunąć w miarę możliwości. To rzućcie obaj na zręczność. Udało się. U mnie też. Który miał niższy wynik? Niższy. Więc jakimś cudem udaje ci się uchylić przed tym ciosem, który przefruwa ci nad głową z furkotem powietrza. No, nie podoba mi się to tak, do co go poznałem i facet już do mnie biegnie z kastetem, więc widać po mojej twarzy, że nie spodobało mi się to, co zrobił. A ty, Barnabasie, jesteś zaskoczony, bo za tobą nie ma żadnej czegoś z twarzy za tą łapą, tylko zdziwiony, zszokowany Piotr. Ja powiem tak, ja tam machnę ręką. Wiem, że to wzycha, to, ale się dogadać, tak? Możemy się podzielić. I muszę ja tak, dla siebie tak wiesz, tutaj jest totalnie odcięty. To jest taki... mówisz, jakby nie reagował, tylko widzi, że dobra, to nie jest to, co było, to co miało być. Więc ja się tylko tak odwracam. Biorę, ściągam to lustro i tak rzucam na ziemię szkłem do dołu i tak ściągam marynarkę, zarzucam na to. Dziewczyny zza ściany rozmawiając z Emily Kort, nagle słyszycie jakiś hałas, taki brzdęk, gdzieś tam taki stłumiony, jakby Emily się tak... A tam co się dzieje? Barnabas, tylko nie podpalaj.
No kontynuuj, Barnabasie. Na terenie uczelni nie można palić. Ale nie, ściągam, zrzucam tą marynarkę i tak przez marynarkę tak owijając pewnie szczelnie, żeby nikt nie mógł popatrzeć. Złe rzeczy dzieją się na tej uczelni, złe rzeczy. Takie no już... Te lustro to 7 lat nieszczęść. Nie słuchałeś. Wiesz co? Ale ty dychy to ci nie dam, tak to powiedziałem. Ja tak... Tak pewnie ręką sięgnę do płaszcza, znaczy do tego marynarki, pewnie mam tam jakieś zapalanie, bo domyślam się, że tam i pewnie zignoruję wszystko i odpalę cygaro sobie. Więc tak pewnie jedną ręką trzymając, tam drugą grzebiąc, jakoś tak odpalę i to tak po paru mocniejszych pociągnięciach cygaro. Już zwrócę się w twoją stronę. Widzisz, Piotrze, że ewidentnie Barnabas jest czymś mocno poruszony. To jest takie... Widziałeś kiedyś coś, co nie powinno mieć miejsca, a jednak ma miejsce i najchętniej odstrzeliłbyś to z bardzo, bardzo dużego kalibru? Tak, ale podobno teściowej nie wolno bić. Pytanie, jesteśmy tu i wszystko tu i skończyliśmy? Szukamy dalej, czy możemy dołączyć do reszty? Tak, resztę. Szukaliśmy tutaj coś. Tak. Tak. Możemy, myślę, dołączyć. Tak. I tak widzisz, że tu jest owinięte dookoła tego. Tu tylko ćmi fajkę. Musimy porozmawiać o tym. Tak. I tak trzymając już jedną ręką mocniej i wychodzi z marynarką owiniętą w kształcie ramki przed sobą, z cygarem zapalonym. Już praktycznie jesteście na progu gabinetu. Nagle telefon stojący na biurku robi takie przeciągłe dryń, dryń, dryń i rozdzwania się gwałtownie, nie? Ja tak odwracam się w stronę Piotra. To do ciebie? Nie wiem, sprawdźmy. Mogę odebrać. Zrusza bramę na asystentka nie przybiegła, a jak usłyszała telefon z gabinetu swojego profesora. No właśnie, kiedy za ściany do waszych uszy dociera lekko przytłumiony dźwięk telefonu, Emily tak wstaje od biurka. Jak to, telefon? Przecież od śmierci profesora nikt do niego nie dzwonił. Jeszcze może pomylił? I zaczyna iść w kierunku gabinetu. Podążam jak najbardziej. Odbierasz, czy... Odbieram. Odbierasz i przez chwilę słyszysz tylko głuchą ciszę, a potem szept. I see you. I potem głuchy sygnał, taki ciągły ten sygnał zerwanego połączenia. Z kim i weźmy wszystkie trzy dziewczyny. Ale... Tak, i w progu stanęły Gertrud razem z Estelle, a także skromnie ubrana dziewczyna, która przygląda się z zainteresowaniem, ale jednocześnie dosyć uważnie swoimi orzechowymi oczami. No, zgaduję, że pani Eli, tak? W rzeczy samej, a panowie to z paniami? Z tobą, Estel? Piotr to pewnie kojarzysz, bo czasami to się kręci koło mnie. A pan Barnabas, tak, został przyprowadzony w dniu dzisiejszym i panie Barnabasie, na uczelni nie wolno palić. Proszę zgasić cygaro. Ja tak patrzę się tylko pustym wzrokiem tak na ciebie. Aha. I tyle, w sensie dalej trzymam takiego. I kto dzwonił? Bo chyba ktoś dzwonił. Odebrałem, ale ciężko wytłumaczyć to, co słyszałem, szczerze mówiąc. Jak to? To mam podejrzenia, że... Mam złe wieści, mam podejrzenia, że profesor dzwonił na różne dziwne telefony, ponieważ ktoś mi szepnął do ucha z drugiej strony. Co, niby ci szepnął? Powiedział, że mnie widzi. Wiesz co, może pierwszoroczni dorwali się do telefonów i robią głupie żarty. Ale żeby to musieliby wykonać telefon albo z centrali uczelni, albo z gabinetu któregoś wykładowców, bo nigdzie indziej telefonów nie ma.
Ja wiem, ale Emily, szczerze, ilu wykładowców pilnuje swoich gabinetów na klucz, tak jak pan Leiter? No faktycznie, masz rację, różnie z tym bywa. No nic, no skoro nie dowiedzieliście państwo nic ciekawego, nie wiem co jeszcze mogę, czy macie jeszcze jakieś pytania, mogę wam w jakiś sposób pomóc. Ja mam w sumie jeszcze pytanie, panowie, dlaczego lustro leży na ziemi? Nie leży na ziemi. Lustro leży w objęciach Barnabasa w marynarce. Barnabasie, co zrobiłeś z lustrem? Możemy o tym porozmawiać na zewnątrz. Co pan robi z tym lustrem? Wolałabym, żebyś zostawił lustro pana Leitera w gabinecie pana Leitera, gdzie jest jego prawowite miejsce. Jest to majątek uczelni. Widzisz teraz taki pusty wzrok, a ja wolałbym, żeby nikt więcej nie zginął oprócz profesorka, więc porozmawiajmy na spokojnie, dobrze? Panie Barnabasie, bardzo nie podoba mi się, jak pan podchodzi do majątku uczelni. I mojego majątku. Dobrze, to tak. Co chcecie robić dalej? Na razie próbuję przekonać Barnabasa do odłożenia lustra i przy okazji zgaszenia cygara. To Buma pewnie będzie ciężko, ale ja chcę porozmawiać na temat lustra na osobności, w tej grupie badawczej. Może niekoniecznie przy pewnej osobie. Emily, Kurt obdarza cię takim powiem wpływającym w twoją poczytalność spojrzeniem. Potem patrzy się na Estelle z takim zapytaniem w oczach, czy ty na pewno wiesz, z kim się zadajesz? I w sumie to ja... Ja odpowiadam jej zapytaniem w oczach, ja nie wiem, co się właśnie dzieje. I zasadniczo to ja może jednak wrócę do swoich obowiązków. Przepraszam. Ja tak okiem. Tak, tak. Bardzo dziękujemy za pani współpracę i w ogóle. I najchętniej tak ona wyjdzie, to jeszcze zamknąłbym za nim drzwi, tak ewentualnie klucz jeszcze przekręcił i odwracając się w stronę do reszty. Z tego co wiem, Gertrudo miałaś już do czynienia z niecodziennymi sytuacjami, z tego co rozmawialiśmy, więc myślę, że będziesz w stanie mnie po części zrozumieć. Nie wiem jak reszta, ale postarajcie się nie postradać zmysłów, a ja odstawię lustro, popatrzcie i ten no... uważajcie na siebie miłych doznań czy coś. I tak pewnie odwracając wzrok, tak odsłonię to, tak powieszę, odsunę się na bok i tak położę już rękę na kaburze przyczepionej tam pewnie do pasa. Gdyby ktoś nagle zaczął wariować, to już tam, żeby być w pogotowiu. Ale nie patrzę, nie patrzę się, nie dotykam. Mam techniczne pytanie. To lustro dalej jest zbite, prawda? Cały czas. To zwierciadło się nie odnowiło. Nie. Mam drugie techniczne pytanie. Czy Barnabas jest w tym momencie ranny? Nie. Bo przytulał zbite lustro do siebie. Nie. Jakoś tak udało mu się to zrobić, że się nie pokaleczył. Czy mógłbyś Barnabasie pokrótce powiedzieć, co cię tutaj zafrapowało? Także skończyliśmy chyba w momencie, kiedy Barnabas... Miałem coś tłumaczyć, tak. Miał coś tłumaczyć, bo odłożył... Jeszcze lustro. Przypomnijcie mi co dokładnie miałem tłumaczyć. Bo odstawiłeś lustro na miejsce, powiedziałeś chcecie to patrzcie, po czym wyciągnąłeś chyba krótki kaliber z tego co pamiętam. Tak, mam rękę w pogotowiu całkiem, że tam drapie się w okolicach kabury. Może no, byś właśnie, bo ja chciałam zapytać, właśnie może byś jednak powiedział, co cię tam zaniepokoiło, chyba że nie chcesz, żebyśmy się sugerowali tym, co ty nam powiesz i sami stwierdzili, czy mamy jakiś problem z tym lustrem, czy nie. No, ja ten, jak to się nazywa, kurde, no jak macie jakieś, nie, to nie człowiek, jakieś stworzenie, I chcecie zaatakować tylko nie bronią, tylko jakiś, nie wiem, pazury mam na ręce i tak właśnie... What? No, nie wiem, ocencie sami, ale proszę zachowajcie otwartość umysłu i nie próbujcie racjonalizować. I ten, jak to jeszcze...
jakbyście zaczęli świrować, to ja się wami zajmę. Nie ma problemu. No, bo ja ci pozwolę, żebyś się mną zajął i to jeszcze biorąc pod uwagę, po co sięgasz, panie. Śmiało, że tak. Może ten, bez broni, może się Barnabasie po prostu przygotuj fizycznie, ale może jednak nie z bronią do nas, to faktycznie byłoby ze wszech miar miłe. Dokładnie. Przestałem drapać się w okolicach broni, tylko włożyłem sobie ręce do kieszeni, o tak powiem. No dobra, podejdę. Na zasadzie, co może stać się złego? Każda początkująca postać w Zewie Cthulhu. Co może pójść nie tak? Podchodzisz do lustra, tak? Tak. Z takim... Też... Ja akurat nie mam kieszeni, bo ja mam kieckę, ale posadzę sobie ręce na biodrach. Z takim zaciętym wyrazem twarzy, no lustro, no zbite. Lustro, no zasadniczo miało w swoim pierwotnym wyglądzie, było w owalnym kształcie, oprawione w jakąś tam metalową ramę. Z samego lustra niewiele zostało. Wygląda na to, że rozsypało się dosyć dużo kawałków. Kilka z nich zostało w ramie lustra, ale nie za wiele. Jest tam może jeden taki większy kawałek, którym tam częściowo widzisz uciętą swoją twarz odbijającą się w tym fragmencie. Co ciekawe, wydaje ci się, jakby rama lustra w niektórych miejscach zdawała się być lekko nadtopiona, jakby ten metal się gdzieś stopił spod wpływem jakiegoś dosyć dużego gorąca. Na to by wychodziło, ale w tym momencie rama lustra jest chłodna. Lustro jak lustro, tylko że rozbite, nie? No nic nietypowego się tutaj nie dzieje. Te bliżej, tykam tą ramę w tych takich zgrubieniach powstałych nie wiadomo w jaki sposób. Gładzę tą krawędź, co ona kiedyś była okrągła, teraz się trochę jakby bardziej wyprostowała. Spojrzałam jeszcze w ten fragment, który jeszcze coś odbija. Tykałam to palcem. Spojrzałam finalnie na Barnabasa. Wszyscy spojrzeli finalnie na Barnabasa. Ja tak finalnie patrzę się na nią. Świruję czy jeszcze nie? Świruję czy jeszcze nie? Dobra, wyładowało się. Dobra, czyli już nie działa. Ja też podejdę tak obejrzeć. No już dobra, już wiemy wszyscy jak to wygląda. Naprawdę się wyładowało w retorze? Jeżeli się wyładowało, to było naładowane, czyli ma gdzieś mechanizm. Okej, szukamy mechanizmu. Podnoszę tą ramę do góry. No. Czy coś się dzieje, jak ja oglądam? Nie, nic, totalnie nic się nie dzieje. Nic, lustro jak lustro, rozbite lustro. Lustro jak lustro. Mówię, no. Tylko jedyne zagadkowe jest to, dlaczego w paru miejscach wygląda jakby rama się nadtopiła, no ale to who knows, może who knows, może policja? Tak, może doktor miał... wrogów w wydziale mechaniki i budowy maszyn. Piromanii. Przyszli mu pospawać lustro. W wydziale piromanii stosowanej, tak? Tak. No dobrze, ale co dalej z tym robicie? No bo jest już na tych wszystkich nominęło, no pewnie już jest po 11 parę minut, więc... Wiesz co? Czasem nie. Czy coś robicie? Czy... Coś mówicie? Co może znaleźliście? Może opowiedzcie tutaj, jesteście tu dobrą chwilę. Tak patrzę się porozumiewawczo w stronę Piotra. Dużo papierów porozrzucanych było i z powrotem wrzuconych do szaf. Ogólnie bardzo, bardzo dużym pośpiechu. Co jeszcze? A ulotkę na wymianę zawiasów i zamków w drzwiach z bardzo nerwowym wyborem. Bardzo drogiego, bardzo teorii wytrzymałego zamka. No i poza tym to tyle. To nic więcej tutaj nie ma. I nie było. Piotr wyciąga banknot, ja znalazłem dychę, nie? I chowa z powrotem do kieszeni. Mogłabym być zdziwiona, Piotrze, ale nawet nie jestem. Znalezione, nie kradzione. No z tego co widać, po prostu ktoś najprawdopodobniej po zamachu na profesora przeszukał, no bo papiery były zmucone, widać było, że ktoś na szybko wyjmował je z szafek i wkładał z powrotem. Niestety nic się w oczy jakby nie rzucało stamtąd. Poza tą ulotką, którą Barnabas znalazł. Mówiła, że lustro zostało zniszczone dopiero w dzień, kiedy pan profesor umarł. Lustro wygląda jak poddane obróbce termicznej i mieliśmy coś
prorektora niby o ugotowanych oczach, ale jeżeli lustro by doznało eksplozji i zadziałało na profesora, to raczej miałby całą spaloną twarz i może też nawet nadpaloną szyję obojczyki, a nic takiego prorektor nie wspominał. To mnie fascynuje. Ja tak bym ewentualnie tak już podszedł. Jak jest to lustro, to tak jak było wszystko dobrze, ale tak podniósł je i tak zawiesił w drugą stronę tym lustrem, które miałoby być do ściany, tak żeby nie dało się w tym przeglądać, i tak pogładził tylko po plecach i może nie próbujmy wszystkiego racjonalizować. Skupmy się na razie na tym, co wiemy. Będzie, nie mam nic do tego. Po prostu szukam interpretacji. Jednak proszę nie zrozumieć mnie źle, panie Barnabasie. Mimo, że jestem z dość odległego wydziału, to pan Leiter był bardzo szanowaną osobą na uczelni i dla mnie jego strata też jest dość bolesna. Chciałabym wiedzieć, w jaki sposób zginął. Czy to na pewno było morderstwo, czy coś innego. No właśnie, więc może jeżeli rozmawiamy tutaj o tych urazach ciała, to może się udamy do koronera, może on nam trochę więcej wyjaśni z tego, co się dowiedział po zbadaniu ciała. Może zdaje się, że to ciało cały czas tam jest, tak? W kostnicy, więc może też sami obejrzymy. Może nie to, że się znamy, ale... Tak, na słowa, że idziemy do koronera, Barnabas tylko... Tak, trzeba sprawdzić truchło, znaczy ciało Denata i zrobić inspekcję. Okej. Ciekawostka ode mnie tylko może się przydać, bo akurat pana profesora Whitcrofta znam ze swojego drugiego roku. On lubi rozmawiać przy ciastkach, więc ja po coś skoczę, bo wtedy będzie 3 razy bardziej rozmowny i zaraz się może do niego grupą wybierzemy. Podoba mi się twój tak myślenie. Więc... Realizuję. Opuszczacie budynek administracyjny uniwersytetu, wychodząc na teren kampusu uniwersyteckiego. Mhm. Szybkim krokiem kierujesz się w kierunku budynków, gdzie znajdują się studencka kantyna, a także są wszelkiego rodzaju sklepiki, w tym także sklepik, gdzie można kupić różnego rodzaju przekąski oraz łakocie, więc nie zajmuje ci to wiele czasu, żeby nabyć, nie wiem, tam pudełeczko z jakimiś ciasteczkami bądź donatami czy czymś podobnym. Odpiszę sobie 2 dolce, bo pewnie coś takiego. No, w jakimś tam, na pewno to nieco drożej niż gdzieś tam na mieście, gdybyś to kupowała, ale już palicho. Poświęcisz się dla sprawy niejako. Bo zależy ci na niej. Natomiast, kiedy wracasz z tymi ciastkami do swoich towarzyszy, chciałbym, żebyście wszyscy rzucili sobie na spostrzegawczość, ale na jedną drugą musi wejść. Łącznie ze mną, czy ja nie? Ty też. Aha, dobra. No mi nie wchodzi. Barnabas jest zaślepiony dymem z cygara. Nie, lustrem. Widzę wszystko. Więc, nawet tego, co nie chcę widzieć. Więc Estelle, no chyba niżej się już nie da rzucić tutaj, więc tak, idziesz z ciastkami i mimo tego, że ogólnie po terenie tego kampusu kręci się dużo studentów, dużo pracowników uczelnianych, jest prawie że środek dnia, więc uniwersyteckie życie wre, zauważasz gdzieś tam z lewej strony, za budynkiem Wydziału tego Nauk Ścisłych, że oparty o murek w pewnym oddaleniu, oczywiście widzisz tak bardziej kątem oka, ale jesteś pewna, że przez chwilę widziałaś sylwetkę Antonego Flindersa, który z papierosem w ustach uważnie przyglądał się całej waszej czwórce. Ale kiedy odwróciłaś tamtą głowę, żeby się upewnić w tamtym kierunku, no to gdzieś ci się jego sylwetka zniknęła z oczu. Zerkam do towarzyszy, zerknęłam na Gertrud. Antonio się pokazał. Chyba nas śledzi. Wy, Barnabas razem z Piotrem, oczywiście nie macie pojęcia, o kim ona mówi. No właśnie. Antonio kto? O nim się dowiedzieliśmy trochę więcej w trakcie rozmowy z Emily. Ja tak ewentualnie przełamał knykcie. To mamy się pozbyć ogona? Jest taki typ, co zawsze stoi gdzieś w najciemniejszym cieniu,
patrzy z najbardziej podpycha, jak tylko można na uczelni i w sumie nic nie robi. Czyli ale, ale łaził za Lighterem jakiś czas i w ogóle chyba chciał się wkupić w jego łaski, tylko na daremno. Czyli jednak potrzebny nam jest żywy. Dobrze, im więcej trupów na uczelni, tym większy problem na uczelnia. Na przyszłość, Barnabasie, proszę powiedz, jeżeli masz na przykład, nie wiem, pistolet sobie na uczelni? Tak, tak tylko. Patrzę się na ciebie zdziwiony. To nagi miałbym wyjść na ulicę? Jak to bez broni? Ludzie chodzą bez broni. Chyba, że coś ćwiczą. Są tacy. No dobrze, ale pistolet? No to dlatego... Nie zadaję żadnych pytań oczywiście, po prostu uznałem, że tak, cenna informacja dla wszystkich, że mamy kogoś... Ja tak patrzę. No, chciałbym karabin, ale by się dziwnie patrzyli. Dobra, zostajmy przy pistolecie. Dobra, co robimy z naszym nowym kolegą? Poszedł gdzieś. Mamy pilniejsze bądź sprawy. Ogon nam nie ucieknie. Skoro nas obserwuje, to będzie obserwował jeszcze dłużej. Tak. Chodźmy może sprawdzić truchło, znaczy ten... Denata? Tak, Denata. Dobra, kierunek, gabinet szanownego pana, chyba że tam go nie będzie, to chłodny jest niedaleko. Akurat o tej porze dnia, jeżeli doktor Whitcroft nie przebywa na jakimś wykładzie bądź zajęciach ze studentami, to często gęsto przebywa w swoim gabinecie. Zasadniczo jest tobie ta wiedza znana, Estelle. Doktor Whitcroft pracuje na uczelni tylko na pół etatu. Jest emerytowanym koronerem, który gdzieś tam w swoich, bo to już jest facet po 60, który gdy był młodszy pracował dla bostońskiej policji, a kiedy przyszedł na emeryturę po prostu zatrudnił się na uczelni jako wykładowca medycyny sądowej, ale pracuje tylko na pół etatu, więc często gęsto można go spotkać tak w jego gabinecie, jak i czasami właśnie w kostnicy, w której po prostu przeprowadzane są zajęcia z patologii, tak? I z medycyny sądowej właśnie. Każdy student w sumie medycyny musi przejść przez ten etap, gdzie się ląduje w kostnicy i trzeba kroić zwłoki, tak. Najmniej 50% wtedy rezygnuje. Tak, wytrzymują tylko ci najbardziej niewzruszeni. Także idziemy w każdym razie. Trafiacie na wydział medycyny. Jest tu też gwarno i tłoczno, ponieważ wydział taki jak medycyna czy prawo są jakby zawsze najbardziej obleganymi kierunkami na uczelniach mimo wszystko, gdyż gdzieś tam wiadomo, że studenci, którzy studiują takie kierunki, gdzieś tam mają w głowie, że mogą one w przyszłości przynieść dosyć intratne zawody, dobre pieniążki, będzie można później w przyszłości na tym zarabiać, więc i natężenie studentów jest większe, aczkolwiek wiadomo, że z ich jakością bywa różnie. Spory jest też tutaj odsiew, szczególnie po pierwszym roku, więc w tym tłumie studentów podążacie schodami do gabinetów wykładowców i macie to szczęście, że praktycznie wpadacie na doktora Johna Whitcrofta, wychodzącego z jego gabinetu właśnie z teczką, prawdopodobnie szykującego się do jakichś zajęć ze studentami. Profesor Whitcroft, znaczy doktor Whitcroft, chociaż profesorem uczelnianym jest tytułowany, jest mężczyzną już, jak wspominałem, po 60, raczej niespecjalnie wysokim, lekko kurpulentnym, o sumiastym wąsie i wodnistych, kiedyś bardziej niebieskich, dzisiaj już takich bardziej lekko rozwodnionych, wiekiem zapewne, oczach. Widać zwisające, jakby fałdy skóry zwisające mu po bokach twarzy. Prawdopodobnie jego też koszula z tą odwieczną muszką przypięto do zapiętego na ostatni guzik kołnierzyka i koszuli. Skrywają ciało, które niegdyś było nieco większej tuszy, ale pamiętasz, że kilka lat temu profesor doktor Whitcroft przeżył mały zawał serca i od tamtego czasu zrzucił sporo nadmiarowych kilogramów, no ale skóra już w tym wieku nie nadążyła za taką znaczącą utratą wagi, więc widać po nim już nawet na twarzy i na szyi, że
trochę nadmiarów tej rozciągniętej skóry po nim widać. I tak, kiedy właśnie prawie że na niego wpadliście, wychodzącego z tego gabinetu, on tak podnosi wzrok z nadniesionych przez siebie uczytych wykładowczych utensyliów i spogląda na was tak, o! I tak nie poznając nikogo, w końcu jego wzrok spoczywa na Estel. O! Estel, miło cię widzieć. Dzień tam... dobry, panie profesorze. Dzień dobry, Estel. Cóż cię sprowadza? Ludzie mnie sprowadzają. Mamy trochę pytań. Pan ma zajęcia. Czy zajęcia są konieczne? Czy zajęcia są konieczne? No, nauka jest oczywistym elementem życia każdego studenta, no, ale czy to coś ważnego? Trochę. Trochę bardziej niż trochę. Brzmisz bardzo tajemniczo. Radzi bylibyśmy w każdym razie porozmawiać w pana gabinecie. Byłoby może opcja, czy nie do końca? Okej, tylko wykonam jeden telefon w takim razie i wraca się z powrotem do gabinetu. Podchodzi do swojego biurka, odkłada te rzeczy, które miał ze sobą, wykręca jakiś numer i przekazuje zapewne komuś ze swoich asystentów, żeby przez jakiś czas popilnowali studentów na sali wykładowej. Może zrobili im jakiś kolokwium albo coś. Najgorsze, co można zrobić studentom. Tak, wyjściówkę. Na wykład. W szafce numer 2, szuflada numer 3. Tak na wszelki wypadek. No więc usiadł na krawędzi biurka, ręce położył na nogawkach swoich wyciuchanych, już lekko tweedowych spodni i tak zapatrzył się w ciebie przede wszystkim, bo ciebie zna. Więc Estel, z czym przychodzisz do mnie? Kolej. Pan Barnabas? Pani Gertruda? Pan Piotr? Co? Przychodzę... Przychodzimy w sprawie pana Leitera. Ach, tak, tak. A... Charles, biedny Charles. Faktycznie, no. Straszna historia. Właściwie zaczęliśmy trochę drążyć aspekt tego, jak zakończył z nami współpracę i relacje. Zakończył to... nagle, Estel, no umarł. Wiem, bo mamy wrażenie, że to, co zostało powiedziane policji, to, co jest w raportach, nie do końca jest pełnym obrazem. Widzisz, jak w momencie, kiedy to mówisz, na jego twarzy maluje się taki mieszany grymas, ni to zakłopotania, ni to zmieszania. Może inaczej, my, proszę pana, my wiemy, że to, co wie policja, nie jest pełną prawdą, ponieważ pan prorektor nas tutaj wtajemniczył ze względu na dobro śledztwa, które właśnie prowadzimy, ze względu na to, żebyśmy byli zaznajomieni z jak największą ilością tych szczegółów, więc wiemy, że od pana dowiemy się dużo więcej niż od policji, jako że to pan badał to ciało, więc na ten temat chcielibyśmy porozmawiać. On tak wydaje sobie takie długie westchnięcie. Prorektor Fallon was tu wysłał do mnie. No dobrze, to w pewien sposób ułatwię sprawę, bo już miałem Estel, wiesz, no ja bardzo... No może nie, ale chciałem uciąć tą rozmowę z racji tego, że bardzo mi zależy, podobnie jak prorektorowi, na dobru naszej uczelni, ale skoro działacie w jego imieniu, to nieco zmienia postać rzeczy. Tak, faktycznie, no, okoliczności śmierci profesora Leitera są co najmniej dziwne, tak bym to ujął. Zasadniczo spisałem do akty zgonu rozległy atak serca, lecz to nie jest do końca prawda. Zresztą musielibyście zobaczyć sami, ale profesor Leiter, jego ciało po śmierci, no, zachowują się w dosyć dziwny sposób z punktu czysto medycznego. Ja od razu pewnie się pochylę. W jak dziwny sposób i jak nienaturalnie? Co powiedzą państwo, żebyśmy zrobili sobie małą przechadzkę? Mówiąc, sięga do kieszeni swojej marynarki, szuka tam czegoś, nie znajduje tego, więc podchodzi do biurka, otwiera szufladę i wyciąga z niej pęk kluczy, który chowa sobie za pazuchę
Marynarki, wydaje mi się, że najlepiej będzie, jak to państwu pokażę po prostu. Ja na słowa przechadzkę od razu nawet wstaję i przy drzwiach czekam gotowy. Mi jest trochę ciężko się odnieść, bo nie wiem, jak się normalne ciało zachowuje po śmierci, ale nie odmówię. Ja tak patrzę na Estel. Gniję. Chłodniej? Po to jest chłodnia, żeby nie gniło. Wolniej gniję. Dobra, zaraz się przekonamy. Chodźmy. Więc podążacie za doktorem Whitcroftem, który całkiem żwawym krokiem, jak nasze 10-paroletniego mężczyznę, schodzi do piwnic położonych pod budynkiem Wydziału Medycyny, gdzie mieści się uczelniane prosektorium oraz uczelniana kostnica. Ogarnia was od razu ten taki dość przenikliwy chłód tego miejsca, lekko przyciemnione korytarze i ogólna taka cięższa atmosfera, która zasadniczo od razu, że tak powiem, porusza całą waszą tutaj tą jakby aurę wokół was. Czujecie od razu tę zmianę jakby klimatu, nie tylko z powodu samego chłodu, ale też ten wygląd kostnicy, te kafelki miejscami już lekko takie wyblakłym, zielonkawym kolorze, te stoły puste w tym momencie, stoły, na których przeprowadzane są sekcje, gdzie widać gdzie nie do końca gdzieś tam wyczyszczone zacieki z zakrzepłej dawno krwi. Ten, może nie odór, ale ten dosyć taki intensywny zapach mocnych chemikaliów używanych do dezynfekcji, pomieszany z tym lekkim, słodkawym odorem śmierci, który Barnabasowi od razu przywodzi na myśl czasy Wielkiej Wojny i okopy Belgii czy Holandii, w których gdzieś tam toczył swoje zawzięte boje z przeciwnikiem. Zwykły wtorek. Tak. I w końcu docieracie do tej części kostnicy, gdzie są te takie, jakby to nazwać, przegrody, to takie szafy, w których szafy chłodnie, w których przytrzymywane są zwłoki, które czekają na sekcję, oraz te, które tę sekcję już przeszły. Profesor, doktor Whitcroft podchodzi do jednych z takich metalowych drzwiczek, na których na tabliczce napisane jest Charles Leiter. I chwyta klamrę tych drzwiczek, pociąga je do siebie, drzwiczki się otwierają, a automatycznie z tym wyjeżdżają takie jakby metalowe nosze, na których leżą zwłoki profesora Charlesa Leitera. Doktor Whitcroft zapala lampę taką chirurgiczną, okrągłą, z kilkoma takimi mocnymi żarówkami, które służy do oględzin zwłok. Waszym oczom ukazuje się ciało profesora Leitera. To, co wam się rzuca pierwsze w oczy, to oblicze profesora Leitera, które tobie, Estel, tak faktycznie w jakiś przerażający sposób mało co przypomina faktyczne oblicze profesora, które pamiętasz jeszcze z czasów, tak w sumie niedawnych, kiedy żył. Raz, że ewidentnie wygląda, jakby się dosyć mocno postarzał, a nie był wcale takim starym wykładowcą, bo miał tam około 40, może 42 lat. Więc jak na kadrę nauczycielską uczelni był dosyć młodym nauczycielem. Jednym z przynajmniej z młodszych pracowników uczelni o tytule profesora. A dwa, to co wam się wszystkim rzuca w oczy, to straszliwe i wstrząsające oblicze grozy wymalowanej na twarzy zmarłego. Jakby w chwili śmierci coś przeraziło go w niespotykany sposób. Jego rysy zastygły w tak dziwnym, wykręconym, wykrzywionym, upiornym grymasie. Jego oczy faktycznie są spuchniętą, szarawą masą bezbarwnej, zakrzepłej tkanki. Chciałbym teraz, żebyście rzucili wszyscy na poczytalność. Ja was o tym... O nie, kurde! Chociaż nie, w sumie obojętnie, Gertrude, wybieraj, który wolisz.
Nie no, są po kolei, u mnie przynajmniej. A, 59, to... 59 jest Gertrudy, tu jest 41. Okej, bo mi się wysłał jakby naraz, nie wiem. Teraz ktoś zdał? Trzeba zdać niżej, co nie? Tak, niż twoja poczytalność. Ja zdałam. Ja też zdałam. To wszyscy, którzy zdali, nie tracą punktów poczytalności, a ktoś nie zdał? Ja, niestety. To rzuć, rzuć K4. Barnabas się zwinie w kącie i będzie się bujał. No raczej będzie w drugą stronę. No tracisz trzy. Widzicie jak na twarzy Barnabasa. O dziwo, na twarzy większości z was nie wywołało to jakiegoś większego szoku czy zdziwienia, natomiast zauważacie, że na widok ciała profesora Barnabas wybałusza oczy w takim jakby szoku, nabiera powietrza i jakby cofa się o krok. Ewidentnie poruszył go ten widok, a przecież Gertrud pamięta, że mówił nieraz w rozmowach towarzyskich z tobą czy z innymi znanymi ci ludźmi, z którymi macie wspólne jakby jakieś zaszłości, że jest weteranem I wojny światowej, więc raczej nie takie okropności prawdopodobnie w swoim życiu widział. A mimo to, no, bardzo go to mocno poruszyło. Aczkolwiek... Jak się cofałem, to tak ewentualnie jakieś mamrotania i łapanie się za coś pod koszulą tam. Niechcący, cofając się ten o krok, potrąciłeś taki stolik na kółkach, gdzie tam leżą jakieś przyrządy lekarskie. I kilka z nich z brzękiem spada na podłogę i po prostu tą ciszę, która tutaj panowała w tym miejscu, przerywa taki głośny brzdęk upadających utensyliów lekarskich, które, czy tam chirurgicznych, które spadają poruszone, potrącone przez twoją nogę, spadają po prostu na kafelki. A ja podejdę jeszcze do Barnabasa, żeby go trochę pouspokajać i... dać mu chwilę na ochłonięcie. Piotr tak wymachuje rękami, tak ciii, tu jest nieboszczyk! Chcesz, żeby jego duch przycotował do twojego domu? Trzeba być cichutko. Ty w ogóle się nie znasz na tym, Barnabas? Przyznam, ten profesor, mimo tego, że zapewne widział, zresztą zmarły nosi na sobie ślady, ma ten taki trójkątny szef w pocięciach na klatce piersiowej, sugerujący, że ewidentnie widać, że była na nim przeprowadzana sekcja zwłok, ale mimo wszystko doktor Whitcroft też wzdrygnął się na widok trupa. Nie lubię tutaj przychodzić, muszę wam szczerze powiedzieć, od kiedy pan Leiter trafił pod moją opiekę, nie wiem, czuję się nieswojo w tym miejscu, a mam takie wrażenie, jakby się mi przyglądał. Bardzo niepokojące. Szczerze mówiąc, gdy to powiedział, to faktycznie macie, nie wiem, wszystkim wam jakby takie jakby ciarki po plecach przebiegają i włosy się jeżą na karku. Macie takie dziwne wrażenie obecności. Dziwne wrażenie obecności. Tak jakby, nie wiem, profesor był z wami, co jest niemożliwe, przecież nie żyje. W każdym razie tutaj doktor Whitcroft podchodzi do takiego biurka lekarskiego, który stoi w tym miejscu i wyciąga taką długą szufladę, na której przeszukuje jakieś kartoteki. W końcu wyciąga teczkę z sekcji zwłok profesora Charlesa Leitera i otwiera ją, podchodząc do tego kręgu światła, który rzuca ta chirurgiczna lekarska lampa, i wręcza go wam. To są wyniki sekcji zwłok denata. Mógłby nam pan je podsumować? Bo w sumie no, to pan tutaj jest ekspertem i potrafi je najlepiej rozczytać. No tak, one są napisane medycznym, stricte medycznym językiem, więc właśnie. Jesteście w stanie tam coś wyłapać. Czy w ogóle pismo jesteśmy w stanie rozczytać, tak? Bo to jest jednak... Pismo, nie, to jest napisane na maszynie do pisania, tylko podpisane tym, nie, to jest taki raport już końcowy, nie, z sekcji, opatrzony datą tam 25 września 1925 roku, no i
zasadniczo właściwie sprowadza się on do tego, że wedle badań lekarskich wychodzi na to, że profesor Leiter przeszedł rozległy atak serca, który doprowadził go do natychmiastowej śmierci, aczkolwiek jego ciało doznało przy tym gwałtownych skurczy mięśni oraz ciężkich obrażeń cieplnych tkanki wzrokowej, przypominających ugotowanie się tkanki szklistej. Przyczyna nieznana. W tym nastąpiła również równoczesna niewydolność wszystkich organów i dodatkowo jest dopisek, że nawet flora bakteryjna organizmu jest całkowicie martwa. W takim dużym uproszczeniu jego ciało jest tak jałowe, że mogliby Państwo sobie z jego, na jego zwłokach zjeść obiad i nie groziłaby Wam w żadnym stopniu jakakolwiek możliwość zarażenia się jakąkolwiek bakterią, co jest bardzo bardzo, bardzo dziwne i jak widzicie, pomimo tego, że to ciało leży tu już praktycznie 2 tygodnie, praktycznie nie nosi ono żadnych śladów rozkładu przez to właśnie, że jest całkowicie wyjałowione. Nic z tych objawów nie jest typowym objawem ciężkiego zawału serca i nie da się tego w tym momencie wyjaśnić w jakikolwiek naukowy sposób. Nie ma pan też żadnych podejrzeń w związku z tym ugotowaniem i tym efektem cieplnym, na które było narażone ciało. Nic panu nie przychodzi do głowy. Niestety, panu Myrtle, sam bym był chętny poznać przyczyny tak dziwnych skutków pośmiertnych, ale nic ponadto, co wykazałem w tym raporcie, on oczywiście trafił do prorektora Falona, ale rozumieją państwo, że musieliśmy to wszystko zatrzymać w tajemnicy. Prorektor Fallon na razie każe mi przechowywać to ciało w chłodni, ale z tego co wiem, najprawdopodobniej kiedy to wszystko się wyjaśni, dokonamy cichej kremacji profesora. Z tego co mi wiadomo, nie miał żadnych krewnych, żadnych bliskich, których moglibyśmy oddać to ciało wtedy, kiedy sprawa zostanie już do końca wyjaśniona, więc tyle co mogę powiedzieć. W tym momencie gdzieś z ciemności po prawej stronie słyszycie takie głośne łup, kiedy to brzmi tak, jakby gdzieś w sąsiednim pomieszczeniu ktoś przywalił w coś bardzo mocno. Ten profesor tak... Ej, co się dzieje? Co tu jest? To nie powinno w tej chwili, o tej porze nie powinno tutaj nikogo być, poza nami. Halo? To jest za tamtą ścianą? Ogólnie? Tak, to jest tam. Tam jest gabinet patologa i rusza w tamtym kierunku. Podchodzi do takiego wyłącznika elektryczności na ścianie, który jest umocowany i tak robi psztyk. Na chwilę lampy zawieszone pod sufitem rozbłyskują takim niemrawym światłem, migają przez chwilę, a potem wyłączają się. Coś było widać podczas tego światła? To rzuć na spostrzegawczość, ale na 1/5. O! Gdzie jest moja spostrzegawczość? Okej. Okay. No nie. Co chwilę mnie rozłącza. Nie, no to światło rozbłysło. Cholera. Ta stara instalacja. Mówiłem prorektorowi, że powinniśmy ją dawno wymienić, ale on ciągle mówi, że nie mamy funduszy. Czy mamy jakieś państwa, światło zastępcze? Czy ktoś z Państwa ma... Znaczy, świeci się ta lampa chirurgiczna, która oświetla ciało do tego zmarłego, natomiast światła, które powinny się zaświecić pod sufitem i rozświetlić pomieszczenie, niestety nie działają. Mhm. No ja mam flarę z dawnych czasów, tak noszę ją ze sobą pamiątkowo z mojej wyprawy do Egiptu. Mogę ją użyć. Jeśli to nie będzie tutaj niebezpieczne w tych pomieszczeniach pod ziemią, no nieważne, ale czy pod ziemią, ale czy jeśli to nie ma żadnych przeciwwskazań. Po chwili znowu łup z pomieszczenia sąsiedniego. Co tam jest? Proszę wyjść, proszę się nie wygłupiać. Barnabasie, Piotrze, nie macie żadnych latarki? Czy nie jestem w stanie pociągu tam się dostać? Do tego pomieszczenia? No nie, no są drzwi takie, drzwi z tym, z szybą, na której widnieje napis patolog, nie? Po prostu. Mhm. Wiesz co zrobię, zanim jeszcze Barnabas tam pobiegnie?
Co prawda nie mam czegoś takiego jak latarka, ale mam coś takiego jak scyzoryk, który jest z metalu, który odbija światło. Więc chciałabym ten scyzoryk po prostu przyłożyć do żarówki, która pada nam z góry i pokierować to światło w stronę drzwi. Przykładasz, tak jak mówiłaś, ten scyzoryk do tej lampy, próbując odbić chociaż trochę tego światła w kierunku drzwi do pomieszczenia patologa. I w momencie, kiedy na szybę pada trochę promień tego światła, Barnabas, dobiegasz do tych drzwi. Co robisz? No to pewnie będę chciał otworzyć, jak nie, no to z bara wjechać w niej. Jak szklane, to raczej no, zbiją się po prostu. Więc z bara wjeżdżasz w nie, one akurat otwierają się z impetem do środka, praktycznie uderzając w ścianę po drugiej stronie i słyszysz faktycznie... Kolejny łup. Tak, kolejny łup, potem brzęk rozbijającej się szyby, która sypie się na kafelki. W świetle tego promienia światła lichego widzisz plecy Barnabasa, który zatrzymuje się w pomieszczeniu. Barnabasie, stoisz w pomieszczeniu i czujesz, jak jak opuszki twoich palców oraz powietrze wokół ciebie zaczyna się robić takie bardzo, bardzo chłodne. Robisz takie i taki obłok zimnej pary wbucha ci z ust. Jesteś pewien, że jest tu w cholerę zimniej niż było kilka kroków za tobą. Mhm. No, na pewno będę się rozglądał, żeby wypatrzeć. Jest tu praktycznie ciemno, bo zasłoniłeś jedyne źródło światła, jakieś liche, które padało z sali obok, więc stoisz praktycznie w kompletnej ciemności i czujesz, jak zaczynasz przemarzać do szpiku kości, bo jest tu naprawdę w chuj zimno. Szybko, jakbyś wszedł nie do pokoju patologa, tylko jakbyś wszedł do otwartej chłodni. Do otwartej chłodni, takiej mrożącej jakieś naprawdę rzeczy, które wymagają ostrego takiego chłodzenia, nie? To pudełeczko zapałek za pazuchy, odpalam cygaro. Tak przyglądając się dookoła, tak żeby płomień lekki zrobić i później ewentualnie mieć płomień przed twarzą. Tak żeby no cokolwiek błysnąć, tak wiesz. Jest tu o wiele bardziej zimno. To może być jakiś gaz. Zapalę ogień, to dobry pomysł. Więc bierzesz zapałkę i tak trzask, trzask, trzask. I w momencie, kiedy ten płomień zapałki w końcu bucha, rozświetlając kawałek pomieszczenia przed sobą miałeś, byłeś pewien, że coś przy tobie stało. Ale w momencie, kiedy tylko ognia rozświetlił mrok, zdajesz sobie sprawę, że jesteś sam. I tylko widzisz po prostu pomieszczenie w tym szybko dopalającej się zapałce, widzisz tylko pomieszczenie, że jest tu jakieś tam biurko. Są to te typowe takie szafki metalowe z takimi wysuwanymi szufladami, w których trzyma się jakieś tam dokumenty medyczne, jakaś lampka na tym biurku, pod sufitem jakaś lampa też gdzieś tam jest. Takie typowe pomieszczenie lekarskie po prostu, jak to w takich przypadkach. Mm-hmm. I zapałka ci gaśnie, bo już praktycznie dopaliła, parzy cię zziemnięte. Nie, no ja chciałem odpalić, wiesz. Aha. Cygaro, a ewentualnie jeszcze trzymać, nie? To jak ten, to mogę to zgasić, ale cygaro tam pewnie jest zapalone. I a co robi reszta? Przy podciągnięciu tak lekko się rozżarzy, ale... Co robi reszta? Bo doktor Whitcroft tam tak zagląda. Halo? Jest tam kto? Proszę się nie wygłupiać. Tak koło doktora widać, tak wyskakuje głowa Piotra, który też tak zagląda do środka. Widzicie zasadniczo plecy Barnabasa i ten żarzący się w jego dłoniach ten cygaro, które daje bardzo, ale to bardzo mikre światło. I zasadniczo czujecie, że jest tu zimno, w cholerę zimno. Dużo zimniej niż było w tej sali, w której jesteście wy. Ale... Panie profesorze, a w tym biurze nie ma osobnego źródła światła elektryki jakiejś? Profesor schodzi do pomieszczenia i maca po ścianie po lewej stronie i robi takie pstryk i w tym momencie zapala się światło mrugające
żarówki zapalają się pod sufitem i takie blado-żółte światło zalewa pomieszczenie. Widzicie Barnabasa, który stoi mniej więcej na prawie że na środku i ma oszronioną brodę, oszronione ręce i takie ten rękawy płaszcza. Widać jak ten powoli topniejące takie kryształki szronu znikają mu z ubrania i jak chuchacie, to widzicie powoli też takie rozpływające się w powietrzu opary pary wodnej, która jest po prostu... Tutaj było dużo chłodniej, ale też powoli czujecie, jakby to robiło się z powrotem cieplej, czyli ten szron zaczyna mu z ubrania znikać, temperatura tak jakby zaczyna się wyrównywać w tym pomieszczeniu. Panie, jest normalne dla takiego pomieszczenia, prawda, panie profesorze? Nie, no tu nie powinno być tak zimno, tu nie ma żadnej chłodni. Chłodnie są za nami. To tylko działają w obrębie tych kwater dla denatów. Jest tu zimniej niż na zewnątrz, ale nie bez przesady. Nie wiem, co tu się dzieje. Tu nikogo nie ma. Barnabas pewnie może się odwrócić taki jakby lekko nieobecny, już ciągnąc tak konkretniej cygaro, puszczając dym i tylko patrząc w waszą stronę. Wieje tutaj złem. To nie jest dobre miejsce. Piździ złem, tak? I tak tylko zacierając ręce, żeby je rozgrzać, trzymając cygaro w ustach, odwraca się napięcie i kieruje w stronę wyjścia, albo przynajmniej w framugi tego pomieszczenia, żeby cofnąć się. Jest sens rzucać na spostrzegawczy, żeby szukać jakichś śladów bytności? Myślę, że nie ma. Okej. Okay. Pytanie z serii dla ciekliwych. Cieplejszego pomieszczenia. Tak tylko sugeruję, że możemy przejść do jakiegoś cieplejszego pomieszczenia. Mhm. Wszyscy za? Ja tak już i tak wychodziłem. Ręce. Myślę, że powinniśmy sobie stąd iść i tam podchodzi tylko do tych zwłok tego profesora Leitera i chowa tą szufladę ze zwłokami z powrotem w tej jego kwaterze, zamyka drzwiczki, upewnia się, że są zamknięte, wyłącza lampę i... Żuraw, tylko odpowiedz mi na jedno pytanie, bo nie zdążyłam. Z tej ciekawości, czy w pokoju patologa też było zwierciadło jakieś, czy nie? Było lustro, takie typowe lustro, kwadratowe, proste, bez żadnych ozdób. Okej, dobra. I tak jak najbardziej zresztą się wycofuję. Ktoś tu sobie robi jakieś głupie kawały. Będę musiał to zgłosić prorektorowi, no i szyba będzie do wymiany. Przede wszystkim serpnijcie, panie, w instalację, panie doktorze, w instalację tych wszystkich chłodni. Czy przypadkiem faktycznie coś się nie rozszczelniło, żeby ulatniać się w pokoju patologa? Dobrze jestem, może to być jakaś awaria. Zgłoszę to oczywiście. Ja tak ewentualnie jak zaczyna profesor, czy tam doktor o kawałach, to ja tak bym tylko podszedł, nachylił się. Może doktor zainwestuje w jakiś większy kaliber, tak w razie wypadków. Kaliber? Co masz na myśli, młody człowiek? Różne są przyczyny zła, ale większość da się powstrzymać z dużego kalibru. Panie doktorze, Barnabas miał na myśli, że powinniśmy coś wypić, bo to strasznie przerażające to było. Tak troszeczkę Piotr go odpycha tam na bok, że potrzebujemy jednak czegoś, żeby się troszeczkę ogrzać, jeżeli wypić. Wiesz, co mamy na myśli. No niestety miałem zawał parę ładnych lat temu i od tamtego czasu raczej nie sięgam po alkohol. Chociaż w sumie jak pan tak mówi, to może by mi się napił, ale no, serce niestety nie pozwala, więc proszę się napić za moje zdrowie. Nie, jak najbardziej. Oczywiście. Czy ma pan może jakąś kopię jeszcze tego aktu zgonu i badań, jaki pan przeprowadził? Kopię? No nie, ale mogę zrobić, tylko że to potrwa, więc mogę wam wysłać z kurierem, czy po prostu będą później do odbioru u mnie, czy u prorektora Falona, jak sobie państwo życzycie. Oczywiście. Tylko niestety nie ma. Tylko zarówno w imieniu swoim, jak i prorektora proszę o dyskrecję i nie szafowanie informacjami z tego raportu. To można powiedzieć, że są to poufne informacje w tym momencie. Wiemy o wszystkim. Znaczy... Próbujemy wiedzieć i staramy się zachować dyskrecję, zdobywać tylko informacje. Dobra, chodźmy.
Chodźmy, na dworze jest cieplej. Zdecydowanie, mimo że to już październik, ale mimo wszystko na dworze, na zewnątrz budynku jest mimo wszystko sporo cieplej niż, niż w tych mrocznych korytarzach kostnicy uczelnianej, więc... Tak swoją drogą, bo właśnie wychodzimy ze sceny i mamy kilka scen do wyboru kolejnych, a jest 23. Kończymy teraz, czy jeszcze jedną scenę macie siły? Znaczy ja mogę, mi nie mam problemu, a możemy kończyć, tak jak to bardzo. Ja bym chciał tylko dodać jedną rzecz, że skoro zauważyliśmy, że lustro było nadtopione w gabinecie doktora i że jego gałki oczne też, powiedzmy, zostały troszeczkę wygotowane, myślę, że możemy założyć, że albo chwilę przed śmiercią, albo podczas umierania, że tak powiem, spoglądał prosto w lustro. Tak, ja też nad tym myślę. Wyjaśnienie tego, tylko dlaczego lustro miałoby eksplodować? Wiesz, tylko że to jest też w tą stronę, że jeżeli lustro wyemitowało bardzo dużo ciepła, to mogło jak najbardziej ugotować mu gałki oczne, dlaczego jego twarz jest w stanie nienaruszonym? Dlaczego jego skóra nie jest spalona? Poza faktem tylko, że grymasu bardzo wykrzywiającego jego twarz, takiego jakby bezbrzeżnego przerażenia. No, no, ale jednak jeżeli to byłoby samo ciepło, które zaatakowało człowieka, no to gałki oczne to jedno, ale nos by był spalony zupełnie, wargi byłyby nadpalone, prawdopodobnie cała twarz byłaby taka chropowata lekko. Chociaż wiemy też, że jednak właśnie jego ciało się zachowuje jakoś inaczej, może w ogóle tutaj jest mowa o czymś zupełnie, jakichś promieniach, których jeszcze nie znamy, może coś, czego nauka jeszcze nie odkryła, które zupełnie inaczej zadziałały na jego ciało, niż możemy się spodziewać. Ale co, spodziewasz się twardego rentgena w takiej mikrowiązce, która idealnie trafiła go w oczy? Jestem za, 10 na 10. Oczy, ale nie, no właśnie chodzi o to, że no, oczy to jest jeden z objawów, ale właśnie tutaj nam pan profesor mówił o tym, że w ogóle jego całe jego ciało zostało wyjałowione, więc tutaj cokolwiek go spotkało, no to miało dużo bardziej zróżnicowane skutki niż samo spalenie, nie spalenie, ugotowanie gałek ocznych, więc właśnie chodzi mi o to, że tutaj coś, no właśnie, to zupełnie coś nowego może być, coś zupełnie... Poza postacią i poza wiedzą z XX wieku ja dalej jestem za laserami, to jest bardzo legitne rozwiązanie jak dla mnie, 10 na 10. No ja wam powiem, że koło mojego mieszkania ostatnio montowali jakieś nowe anteny, więc... 5G! 5G! Make! Ja im nie ufam. Oni zdaje mi się, że oglądali moje mieszkanie, że patrzyli przez okno, więc nie możemy wykluczyć tej hipotezy. A inwestuj w dobry zamek. No, może z tej anteny coś się odbiło w wpadło do pokoju profesora, odbiło się od lustra, rykoszetem trafiło na niego. Dobra, Michał. Żółty król nie skakał po lustrach, nie? To pamiętasz, Żura? Król żółci. Tak, król żółci, nie, ten nie skakał po lustrach. Ja on wtedy wyskoczył gdzieś tam, się zmaterializował z innego wymiaru po prostu. Tak, znikąd zabił niewinną osobę. Czyli kończymy, dobrze. No to dobrze, no to kończymy na scenie, kiedy cała wasza czwórka łącznie plus doktor Whitcroft wychodzicie z budynku Wydziału Medycyny i na rozświetlony słonecznymi promieniami plac kampusu i oddala się widok z góry, pokazując wasze stojące sylwetki, zaciekawione, zafrasowane, zamyślone. Co dalej? Jakie tajemnice skrywają się w tej całej historii? Co ma to wspólnego z na przykład Antonym Flindersem, wspominaną gdzieś tam przez Emilii przyjaciółką profesora o imieniu Lucy i ewentualnymi insynuacjami o prowadzeniu przez niego podwójnego życia? Czy się tego dowiemy? Zapewne tak, ale nie już, nie dzisiaj, nie na tej sesji, tylko na jakiejś kolejnej. Mam nadzieję, że uda się ją przeprowadzić w miarę niedługo i zgrać tam jakieś terminy. A w tym miejscu dziękuję wszystkim za uwagę, dziękuję wszystkim widzom za udział, za słuchanie naszego ględzenia, dziękuję moim graczom za udział w dzisiejszej sesji. Jeszcze jak macie jakieś uwagi na koniec, to proszę bardzo.
możecie się podzielić. Że może być tak, że się nie dowiemy, co się stało, ale może się nam uda wysadzić wszystko w powietrze i odejść na tle zachodzącego słońca albo na tle eksplozji. Tak, na tle nuklearnego grzyba unoszącego się na Darkhold. Tak. Ale to byśmy grali Fallouta, dobrze. Dziękujemy w takim razie, pozdrawiamy i do zobaczenia, mam nadzieję, że w miarę niedługo, chociaż różnie może być. Więc Szkarłatne Litery jeszcze na pewno powrócą, bo ta historia, myślę, że w takim tempie, no to jeszcze co najmniej ze dwie sesje pewnie standardowo wyjdzie. Chyba, że gracze wyginą, oszaleją w międzyczasie, to może być szybciej. Barnabas oszaleje i wystrzela resztę. Tak, tak. I cóż, prawdopodobnie. Do następnego w takim razie. Popatki. Pa, pa. Jest.